mamy jakiegoś oponenta na 3 plus 0. Także, widzowie, ja myślałem, że ten mój nick, Dawid Czerw Pro Bullet, to jest jakiś, to jest taka ironia. A tutaj się wyszło na to, że to, proszę Państwa, były prorocze słowa. Bo o 100 oczek niechcący poprawiłem moją życiówkę w bulecie. Na tym nowym koncie. Na starym koncie mam 2470 życiówkę w buleta. Dobra, nie, więc wobec tego tutaj zagramy sobie taką końcóweczkę. Ogólnie rzecz biorąc, ten wariant obrony Karokan, to ja to tak tytułuję, że to jest wariant dla takich zawodników, co mają bardzo małe wymagania od życia. Ponieważ ogólnie rzecz ujmując, tutaj biały ma pół pionka więcej. Dlaczego pół pionka więcej? Ano dlatego, że są tutaj te dublaki, nie? Więc to nie jest taki zdrowy pionek, tylko takie pół pionka właśnie. Więc tutaj przewaga białego jest mała, ale jest. Taka solidna przewaga właśnie ze względu na to, że mamy 4 na 3 na tym skrzydle królewskim. No i w razie co w dalszej perspektywie jesteśmy w stanie wyrobić wolnego pionka. No a tutaj jak przeciwnik jeszcze dał mi parkę gońców, no to już w ogóle jest interes życia. Dlaczego dzisiaj nie w bibliotece? Z tego samego powodu co wcześniej, a mianowicie w bibliotece jest za gorąco. Także... No dobra, tutaj plan jest banalnie prosty. Ja to ten wariancik sobie przygotowałem, znaczy tam uczniowi przygotowałem i bardzo mi się spodobał i sam zacząłem grać teraz na speedrunie, ponieważ no biały albo wygra, albo zremisuje, a czarny albo przegra, albo zremisuje, także zdecydowanie przyjemniejsza pozycja jest dla nas. No i teraz cóż, trzeba się rozkręcić dalej, uruchomić te piony, zrobić wolniaka. No i przewaga jest ogromna. W sobotę gram pierwszy turniej na żywo od 10 lat. Czy są jakieś opłaty oprócz wpisowego? Wiesz co? Ja nie jestem sędzią, więc to raczej potraktuj jako takie, że tak mi się wydaje, ale to nie jest stuprocentowo pewne. Wydaje mi się, że nie, ale najlepiej, wiesz jak jest zrobić? Zadzwoń po prostu do sędziego i się spytaj. I sędzia ci powie. No bo na przykład ja mam tę legitymację szachową, co każdy musi mieć wyrobioną tą legitymację. Nigdy w życiu ani razu się nie spotkałem z sytuacją, żeby ktoś sprawdzał. Co wbrew pozorom jest mega upierdliwe, że nikt tego nie sprawdza, bo na przykład była taka sytuacja, że jeden Jan Kowalski dostał karę, że no tam z pewnych powodów nie może grać w turniejach. No i słuchajcie, chłop sobie pojechał na turniej, zapisał się na ten turniej swoim imieniem i nazwiskiem. No i się okazało, że w bazie jest jakiś inny Jan Kowalski, który akurat ma nie jest w żaden sposób ukarany i może grać w turniejach. No i wiecie, po prostu chłop się podał za kogoś innego, nie? I sobie zagrał w turnieju. Więc wydaje mi się, że fajnie by było, jakby ta tożsamość była sprawdzana, tym bardziej, że to nie jest jakaś wielka filozofia, żeby tam poprosić kogoś o jakąś legitymację szkolną czy cokolwiek, nie? No dobrze, i tutaj taka klasyczna przewaga w tej pozycji. Mikroskopijna, tycia, malutka, ale jest wolny pionek. No to jest jakiś plusik, nie? Dobrze, czy ja chcę wymieniać gońce? No chyba nie chcę. Tutaj ten skoczek przeciwnika jest bardzo dobry, ale mimo wszystko ja jestem fanem moich gońców w tej pozycji. I ja spróbuję mojego króla zaktywizować, a tutaj pionem F5 się zainteresuje. Więc przestawię tutaj gońca na C2.
Dobra, oponent pchnął, to ja tutaj zagram. Żeby on nie miał wolniaka. Dobrze, zablokował mnie, no to z drugiej strony. Jak nie z tej, to z drugiej, proszę państwa. Nie wiem, czy to dobre dla mnie, ale mało trochę czasu mam. Chyba inaczej to ja się tym królem nie przebiję, co nie? Więc musiałem. Na skocze K6 mam D5. A tutaj to piona wezmę po prostu. No chyba oponent spanikował trochę, nie? Dobra, idę pionem. O, rozłączył się, ale jaja. Pewnie zrajdował. Nie, wrócił. To może neta mu rozłączył. No dobra, idziemy królem. Na aktywność. Klasyka końcówek. Aktywny król równa się wygrana pozycja. I wybijamy. I wybijamy. I wybijamy. I cyk. I pionki idą. I cyk. I cyk. I cyk. Także naprawdę proste, a skuteczne. Naprawdę proste, a skuteczne. Jeżeli ktoś czarnymi stosuje ten wariant, to naprawdę musi mieć małe wymagania od życia. Naprawdę bardzo małe. Bo tu czarny wychodzi z założenia: dobra, będę się bronił przez całą partię i jak się wybronię, to zremisuję. No to jak tak można coś takiego robić? Patologia, nie? No dobra, także tutaj lecimy nexta. No ale z karokaniarzami to krótko, nie? Ooo, agresja. Dobra, wezmę. Składam skargę. Mówiłeś, że na nobów działa po E4 zagrać C5 A6, a większość ludzi mi gra D4 i przechodzi to do jakiegoś mora gambitu. Większość ludzi ci gra D4 w drugim ruchu. Na poziomie 600 elo. Ciekawe, musiało ci się niefortunnie złożyć. Niemniej, jak ktoś ci gra D4 w drugim ruchu, zbij. Później jak ci zagra C3, zagraj D3 i zagraj G6. Ustaw przyspieszonego smoka. Jak nie z tej, to z drugiej oponenta. Dobra. Atakujemy. Nie biorę na A3, bo on wtedy szybciej się będzie rozwijał. Porażki z kompem, czy gorsze gierki? Nie, porażki z samym sobą, ja bym to nazwał. Jesteś podobny do Adama Małysza? Tego to chyba nigdy nie słyszałem. Nie, no gdzież? Do Adama Małysza? Co ty opowiadasz? Po pierwsze, jestem większy od Adama Małysza. Po drugie, nie jestem tak jasny jak Adam Małysz. Elo. No, wręcz bym powiedział, że ja nie mam nic z Adama Małysza, tak szczerze. O, Hesoyam, 5. miesiąc, subika. Dziękuję bardzo serdecznie, uprzejmie. A wąs? No wąsa też nie mam z Adama Małysza, bo ja jeszcze mam tutaj na dole, nie? Także nic nie mam z Adama Małysza, absolutnie zero. Czy bibliotekę zamknęli? Nie, no po prostu... Ta biblioteka nie jest dla mnie, no bez klimy to proszę. XXI wiek, a biblioteka nieklimatyzowana, także na mieszkaniu streamuję. G4, widzę, że oponent włączył tutaj sobie agresora. Ale wiecie, z drugiej strony ja też tak lubię przyfasolić jakoś ostrzej. Ale tutaj przyznam szczerze, nie mam jakoś weny. Najzwyczajniej w świecie. Dobra, co tu zrobić? No nie mam weny. Dalej nie mam weny. Kurde, G5 mnie kusi, ale G5 to musi być głupie, nie? No dobra, to zagrajmy. Będzie wesele. Zobaczymy, czy oponentowi uda się mnie ukarać. F5? Nie no, F5 to chyba za bardzo bym się osłabił. I co myślisz na razie o E4? No ja myślę, że debiut jak debiut, no ale D4 to jest to. Póki co oceniam, że E4 nie ma dramatu, ale też nie ma szału.
Tak bym to nazwał. Ale grywalny, grywalny. Nawet na moim głównym koncie sobie pograłem trochę 4. No a w sumie nieźle mi wychodziło, ale grałem jakieś głupotki. Grałem głupotki w stylu na przykład przeciwko Sycylowi. Jest taki zabawny wariant, że grasz E4, C5, goniec E2 w drugim ruchu. I tam ludzie totalnie głupieją, nie? Jak nie grasz tych gówniaków. Także grywalne, grywalne to E4. Ale D4 jednak w moim serduszku. No dobra, to powiem wam, że to G5 chyba nie wyszło tak głupio. Ogólnie rzecz biorąc, to jest takie dosyć dla mnie typowe. To znaczy, ja lubię taką konterkę właśnie w centrum przeprowadzić. Po to zagrałem to G5, poświęciłem tego piona, żeby piona D4 podminować. No i finalnie piona D4 udało mi się zdobyć, dzięki czemu znacząco uprościłem pozycję, no i z górki, nie? A teraz jeszcze motywy. W ogóle tak jeszcze przejdziemy na koniec speedruna do wniosków, ale na ten moment największy wniosek, jaki posiadam z całego tego speedruna, jest taki, że debiuty poniżej na ten moment 1800 absolutnie nie mają żadnego znaczenia. Praktycznie w żadnej partii nie dostaję takich teoretycznych pozycji, nie? Więc praktycznie taktyka, 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 nie? Tylko i wyłącznie. No i to z drugiej strony mogło być tak, że tak się po prostu mi złożyło. No, chociaż z tym, że debiuty absolutnie nie mają żadnego znaczenia, to też trochę hiperbola z mojej strony, żeby ktoś tego źle nie zrozumiał. Bo chodzi o to, że chodzi mi o te konkretne sekwencje posunięć, nie? Bo na przykład jeżeli gram z jakimiś arcymistrzami i tak dalej, no to naprawdę wiele wariantów muszę znać toczka w toczkę, albo taki arcymistrz mnie po prostu zniszczy, nie? Że po prostu no, nic nie powiem w danej partii. A tutaj to takie ogólne idee w zupełności wystarczają. Więc nie to, że debiuty nie mają znaczenia, co właśnie te ogólne idee po prostu w zupełności wystarczają do wygrywania partii. Dobra, no to lecimy. Póki co dzisiaj gładko startujemy. Jest gituwa. E4. Teraz kluczowe, żebym się nie pomylił, nie? Żebym nie zagrał D4. O, pokażę wam właśnie to goniec E2. To jest bardzo ciekawe, ponieważ tutaj tak fleksujemy kolejnością posunięć i zawodnicy nie bardzo mają wenę, jak tutaj reagować, bo ja jeszcze nie daję informacji, czy zagram skoczek C3, czy nie zagram skoczek C3. Ustawiam się najpierw przez D3 i to może się wydawać takie bez znaczenia, ale mam bardzo fajną dodatkową opcję grania przez C3 D4. Najzwyczajniej w świecie, żeby zająć centrum. Widzicie, cały czas czekam z tym skoczkiem na B1. I to jest taka opcja, którą taki arcymistrz z Białorusi dosyć ostro zaczął stosować. Niestety zapomniałem nazwiska. Kowalew? Chyba Kowalew. Tutaj poświęcam pionka, żeby się rozpędzić na królewskim. O! No kurczę, no. Panie kolego, jak tak można? Ja tu poświęcam, ten kurczę nie przyjmuję. Jak ja tu mam grać? Rzadko się zdarza, ale warto się uczyć debiutów na zasadzie, jakie ruchy są dobre. Mi się wydaje, że bardziej na zasadzie planów gry. Plany gry naprawdę są bardzo istotne, żeby znać, ale te konkretne sekwencje posunięć już nie są aż tak istotne. To jest ważna kwestia. Bo jak znasz plan gry, to nawet jeżeli zapomnisz konkretny wariant, to i tak sobie poradzisz, nie? No bo po prostu wiesz, gdzie te figury stawiać i tak dalej, nie? Więc jakoś tam pograsz. A jeżeli po prostu wkuwasz warianciki na pamięć i totalnie nawet nie rozumiesz, co grasz, no to wtedy przeciwnik ci zagra nawet jakiś idiotyzm,
i w żaden sposób nie będziesz w stanie go ukarać, bo nie będziesz wiedział, dlaczego to jest głupie, co on zrobił. Dobra, patrzcie, co wymyśliłem. Ten goniec będzie tutaj bóstwem. Na B3 to będzie przepotężny goniec. Patrzcie, całkowicie inna figura. Na E2 go nie było, a na B3 utrudnia oponentowi życie w stopniu znacznym. Co mi się oczywiście podoba, bo jestem złośliwy zawodnik. No dobra, ja lubię mieć wszystkie figurki w akcji. Dawid i nazwiska. No tak, kurczę, jakoś, nie wiem, tak totalnie nie mam pamięci do nazwisk. Nie wiem dlaczego całkowicie, ale jakoś tak mam. Z jakiegoś powodu te nazwiska mi leżą. O, ładną taktykę wrzucił, ale chyba nie za dobrą. W sensie ładna, ale niedobra, bo został tutaj ze słabością na E6, nie? Ten pionek jest dosyć biedny, a też mój goniec teraz się fajnie otworzył, no a pionka to szybko odzyskam. No z tym szybko to może tak bez przesady, ale no prędzej czy później go złapię, nie? Dobra, patrzcie jak się wydygał, nawet bał się piona wziąć. No to ja skoczę K5, centralizacja. Zawsze jak jest taki odstały pionek, co koledzy poszli już do przodu i zostawili go w tyle, no to właśnie pole przed nim jest mega fajną placówką. Jakie gambity polecasz się uczyć na początek? Żadne. Z powodu takiego, że w gambitach trzeba umieć udowodnić, dlaczego poświęciłeś tego pionka, a początkujący zazwyczaj nie umieją. Więc lepiej nie poświęcać. Zazwyczaj na poziomie początkującym poświęcenie to jest tak naprawdę podwalenie. Queen's Gambit. Queen's Gambit to jest pewien wyjątek, gambit hetmański, bo w gambicie hetmańskim zawsze łatwo jesteś w stanie odzyskać tego pionka. Co to było? Słyszeliście to? Coś tak pyknęło? W ogóle nie ten. Kurde, co to było? Bo ogólnie. Kot? Nie mam kota, kurde. Jestem sam w mieszkaniu i nie mam zwierząt. Coś rzeczywiście, tak. Wydało jakiś dźwięk. Przez chwilę. Dobra, 30 sekund, więc ciutkę przyspieszamy. No i tak wiecie, delikatnie, bo ja się nie lubię śpieszyć za bardzo. No dobra, więc tutaj jakość przewagi. No coś tu chłop, kurczę, nie lubi, wiesz, chyba. Wszystko oddaje. Znaczy właśnie, poświęca. No podwala raczej, nie? Dobra, dominacja. Dominacja białego w tej pozycji. Pioneczka chcę wziąć. Proste szachy. A gońca trzymam ciągle zablokowanego. Zagram sobie król H2 jeszcze, żeby tu motywów nie było. I upraszczam pozycję. Proste szaszki. I się ziomeczek wysypuje. Widzicie? Taktyka. Taktyka, absolutna podstawa. Z tego ani rusz. Dobra, bo już ręka się wyciągała do D5. Wow, no tego to w książkach nie opisywali. Ale mnie skontrował, co nie? Ja tu chciałem się rozpędzać na królewskim, a ten od razu. Chcesz się rozpędzać? To bach, F4. I teraz się rozpędzaj, cwaniaczku. Czy polecasz Londona? Tak, polecam Londona wyrzucać do śmietnika. Także jeżeli korci cię, żeby grać Londona, to wyłącz komputer i przemyśl swoje zachowanie. Tak.
cracked the code. How'd you get the best of me? Others took small pieces, but you got the whole damn rest of me. Kurczę, co on tak? Skoczek, E5, skoczek z powrotem. Ale tutaj jeździ tym skoczkiem po prostu. No dobra, no obronie, zagram H6. Coś on nie może złapać weny na tego skoczka, nie? Hop. I C5, atakujemy jego centrum. Mówisz tak, bo nie lubisz, czy to po prostu nie do końca poprawny system? Nie, jest to bardzo poprawny system, jeżeli chcesz przeżyć załamanie nerwowe. Planujesz jeszcze jakiś meczek z Demsko? Spoko się oglądało pojedynki między wami? No nie wiem, no raczej teraz nie mam nic w planach. Znaczy też raczej nie ja tutaj jestem od proponowania, bo ostatnie trzy mecze dosyć pozytywnie się dla mnie skończyły. Więc jeżeli to ja bym zaproponował kolejny, to tak wychodzi, że się chce znęcać, nie? A czemu tak uważasz? Napisałem cały artykuł na ten temat. Wykrzyknik blog 2 chyba jest komenda i na tym blogu znajdziesz artykuł. Dlaczego nie lubię Londona? I dlaczego ty też powinieneś nie lubić Londona? Nie no, po prostu... Wiecie, to tak jak na przykład granie wymiennego wariantu obrony francuskiej. Można! Są nawet arcymistrzowie, co grają. Są nawet arcymistrzowie, co grają tenże wariant z niemałymi sukcesami. Natomiast jeżeli chodzi o początkujących, którzy grają wymiennego Francuza, to jest po prostu stan umysłu, nie? Czyli to są po prostu zawodnicy, którzy nie mają pomysłu na siebie w tej obronie francuskiej, no i tak grają, żeby szybko nie przegrać. I w mojej ocenie większość londoniarzy na tym szczególnie początkującym poziomie właśnie wychodzi z tego samego założenia, że ustawię sobie taki domek, no to szybko nie przegram, nie? To... Dobrze! Ależ tutaj rozpędzony smok. Więc nie to, że coś z... O! W porę się opamiętałem. Nie to, że z Londonem samym w sobie coś jest nie tak, ale właśnie tak jak mówię, że London to stan umysłu po prostu bardziej niż debiut. Ale złośliwe, nie? Wtrącenie szacha, żeby wyciągnąć gońca. A co to jest? Czy to jest pionek przewagi na czyściocha? Mam wrażenie, że tak. Nie no. Nie wiem, jak to u was wygląda, ale u mnie to wygląda jak pionek więcej za nic. Wydaje mi się, że w dosyć trafny sposób oceniłem tę sytuację. Delikatnie zacznę. I zagram C4, wygonię mu tego konika. I oponent przeżyje załamanie nerwowe. Tu chcesz wjechać. Nie jest to głupie. Ale się... Chociaż... Czy ja bym chciał go tu wpuszczać? Chyba odpowiedź brzmi, żebym nie chciał. No to nie wpuszczę. A co polecasz? Dla początkujących bardzo polecam E4 w pierwszym posunięciu. Gdyż otwarte pozycje są najprymitywniejsze. A na początku trzeba grać prymitywne pozycje, bo wyszukanych pozycji się nie umie grać. Więc właśnie dlatego polecam E4 początkującym. C4, C5 widły? Nie do końca, bo przeciwnik by zbił tutaj, a później dałby szacha. Ale może. Nie będę się wykłócał. A co sądzisz o królewsko-indyjskiej czarnymi na 1300 elo? Nie polecam. Bo królewsko-indyjska to jest właśnie jeden z tych debiutów, gdzie trzeba flexować, gdzie trzeba umieć, gdzie trzeba zakręcić, gdzie trzeba zaryzykować. A początkujący nie umieją czegoś takiego.
Początkujący powinni grać proste szachy. Bach, bach, zamatować przeciwnika. Bach, bach, zamatować przeciwnika. I tyle. I to jedyne debiuty, jakie na początkującym poziomie można grać. Bo po prostu nic innego się nie rozumie na tym początkującym poziomie, nie? Do kiedy jest się początkującym? No tak do... Na czeskomie to do 200, bym powiedział. Na żywo do 1800. Czemu XD? Oj. Masz ci los, no panie hetmana, podstawić o taką. No i się nie podda jeszcze. Ajajaj, karamba. No hetman mniej. Na co on liczy tutaj? Nie się kurczę, no nie szkoda mu czasu. Rewanż? Z przyjemnością. Wyższe elo to rewanż trzeba wziąć, nie? 200 to ja zawsze będę początkujący? Nie, na czeskomie 200 to... Pół roku, godzina dziennie rozwiązywania zadań i 200 masz. Do 2650 jesteś leszczem? O. Zgodziłbym. No tak, 2650 to bez przesady do 2600. 2600 już jak ktoś wbije, to już jest w miarę rozsądnym zawodnikiem. Akurat pół roku i 200? 100%. Na czeskomie, nie mówię na żywo. Na czeskomie w blicu. Poważnie, godzina dziennie zadań będzie duży progres? Poprawnie rozwiązywana, tak. No bo jeżeli to będzie na zasadzie, że klikam i czasem zgadnę, czasem nie zgadnę, no to oczywiście, że nie, ale jeżeli to będzie poważne rozwiązywanie zadań taktycznych, to jak najbardziej tak. W mojej ocenie przynajmniej. No powiem wam tak, ja teraz no fakt, że ja tak po 2-3 godziny, ale przytryhardowałem przez ostatnie 2-3 tygodnie zadania i 150 oczek w górę. No to jeżeli na moim poziomie te zadania robią taką robotę, no to na niższym poziomie to jeszcze muszą robić znacznie większą. Przecież na początkowym poziomie, no to te taktyka... O, na przykład w książce Woodpecker Method we wstępie jest bardzo fajny przykład, bo tam podali taki... wzięli pod uwagę partię z mistrzostw Szwecji chyba. Kurczę, no z któregoś z tych krajów na północy, nie? Europy. I tam w sekcji poniżej 1800 70% partii decydowało się przez błąd natury taktycznej bądź przez niedoliczenie jakiegoś wariantu. 70%. Gdzie to były partie na żywo grane tempem klasycznym. No to w blicu, no to już jest sama taktyka, nie? To pewnie w blicu to rzędu 95% partii w ten sposób się decyduje. Także ta godzina zadań taktycznych dziennie, taki w poważny sposób rozwiązywana, to ja myślę, że 200 w pół roku bez problemu. Na blicu, na czeskom? Nie w szachach klasycznych oczywiście. A co powiesz o partii włoskiej dla początkujących? No, praktycznie każdy trener poleca ten debiut dla początkujących i ja się do tego grona zaliczę. Najpierw w rok, a teraz już w pół roku rozpędzasz się?
No bo wiecie, to tak zależy, jaki kto jest zmyślny, jak poważnie podchodzi do rozwiązywania tych zadań i tak dalej, nie? Więc to mnóstwo różnych czynników, nie? Więc to ciężko tak jednoznacznie powiedzieć, ale ja myślę, że to takie... To by było spore wyzwanie, ale takie osiągalne. No trzeba by to przetestować, nie? Który się zgłasza na królika doświadczalnego? Oj, czekajcie, bo ja mam 30 sekund. Dobra, muszę przyspieszyć. No dobra, jest problem, także muszę się skupić ciutkę. Widzę, że oponent bez weny. Ja poniekąd też, ale czaję się na E5, no to spróbujmy. A, i podstawiłem. No widzicie? Taktyka. Tylko taktyka, proszę państwa. Nawet nie było blisko, widzowie. Nawet nie było blisko. Uwaga, oponent został ustrzelony. Nie no, ale wiecie, to że miał plus 13 punktów nie ma znaczenia, no bo to już był niedoczas, nie? Na niedoczasie liczy się zegarek tylko i wyłącznie. Którego streaming decka polecasz? Znaczy, no ja tego średniego kupiłem. Znaczy, w sumie to widzowie mi kupili bardziej. Okej, o taką, no to ja skoczę K2 sobie zagram. Jak ćwiczyłeś grę bez patrzenia na szachownicę? Nie ćwiczyłem, to w pewnym momencie szachowej kariery przychodzi tak samo. Popatrzcie na te gońce, czy one nie są przepiękne? W ogóle ciekawe, bo tak... To nie jest przypadek, że ja ten wariant grywam przeciwko obronie francuskiej, bo ja gram ogólnie obronę francuską, mam w repertuarze od wielu, wielu lat i zawsze za dzieciaka, jak grałem obronę francuską, to niesamowicie wkurzał mnie ten wariant z gońcem na F3, no bo te gońce są po prostu turbo kozackie, nie? I tak stwierdziłem... Okej, coś tu jest na rzeczy. Więc teraz sam to stosuję. Nie możesz czegoś pokonać, to wiesz, trzeba się przyłączyć. Czy mogę coś takiego zagrać? Widzowie, czy ma to sens logiczny? Chyba i owszem. Któremu z polskich arcymistrzów kibicujesz najbardziej? Chyba powiedziałbym, że Wojtaszkowi,
A to z powodu takiego, że jakby Wojtaszek zaczął deptać po plecach Dudzie znowu, to byłby to taki fajny motywator dla Dudy, żeby Duda spiął tyłek bardziej, nie? Bo tak teraz tam nie wiem, pomiędzy nimi jest chyba już taka dosyć spora różnica. Chyba 60 oczek, coś takiego, czy tam 50, no to już taka dosyć spora różnica na tym poziomie. No a kiedyś, znaczy wiadomo, przede wszystkim Wojtaszek był pierwszy, no nie pierwszym, ale bo jeszcze pan Krasenkow miał 2700 wcześniej, ale Wojtaszek był liderem na polskiej liście rankingowej przez wiele lat, później Duda go przeskoczył. I tak mi się wydaje, że od tego momentu, jak Duda go przeskoczył, to tak trochę Duda coś... No nie można chyba powiedzieć, że podupadł, ale tak... Jakoś tak... Coś nie idzie, nie? 50 oczek, niech Wojtaszek porobi z tydzień zadania na czeską. Wiesz co, problem jest taki, że na tym poziomie, co oni grają, to tam każdy rozwiązuje w opór zadań. Na moim poziomie, no to rzeczywiście tam niektórzy bardziej poważnie trenują, niektórzy mniej poważnie trenują, więc tutaj na moim poziomie, jeżeli ktoś sensownie trenuje, to efekty widać od razu. A na tym wysokim poziomie, to kurczę, tam wiesz, możesz gryźć dechę od świtu do nocy, ale kurczę, ten drugi też gryzie dechę od świtu do nocy, nie? I to jest ten problem. TGM-y robią zadania na czeską, czy tryhardują jakieś książki, czy coś innego? No niekoniecznie, że z czeskomu, ale robią zadania na internecie, robią z książek. No, liczenie wariantów to jest, wiecie, to ja zawsze to powtarzam. Liczenie wariantów to jest takie bieganie dla piłkarza, nie? Po prostu szachista, niezależnie od poziomu, każdy liczenie wariantów musi ćwiczyć, no bo to jest taka podstawowa umiejętność. Chociaż wydaje mi się, że na tym... Znaczy wydaje mi się, no po prostu z tego, co gadam ze znajomymi arcymistrzami, że na tym poziomie po 2700 czy 2600 to oni praktycznie tylko siedzą i debiuty ogarniają. No bo na tym poziomie oni umieją wszystko, co nie? Więc jedynie ten debiut to jest ten etap, gdzie można gdzieś tam przeciwnika zahachmęcić. Bo tam w innych jakichś kwestiach to po prostu oni wszyscy są turbokoksami. Tramwaj na E3? Tak, to różnie to jest nazywane. Tramwaj, ten, trojaczki i trolejbus też? Nie, no chyba tak, coś takiego też było. No kurczę, ten skoczek potężnie jest ustawiony. Tutaj zbejtowałem, żeby piona sobie osłabił. Nie będzie to proste do wygrywania, widzowie, bo mimo przewagi pionka wcale nie jest dobrze. Ma solidną kontrolę oponent tutaj nad pozycją dzięki temu skoczkowi. Dobra, trzeba otworzyć jakiś drugi front, bo inaczej to tutaj nic nie pohasam, więc B4 wjeżdża i wieża wjeżdża. Do której dzisiaj stream? Zależy jak będzie wena, zależy jak będzie wena. Jak będzie dobrze szło, to do 24. Jak będzie gorzej szło, to nie do 24. Dobra, wiecie co? Chyba ja tutaj przeżyję załamanie zaraz nerwowe. Dobra, oddam tego pionka, bo ja tu, kurczę, nie mam czym oddychać. I teraz gońca aktywizuję. I cyk! Na związanie. Na słabości. Dobra, zróbmy tak.
I teraz z drugiej. Rzeźbie w tej pozycji fest, to z jednej, to z drugiej. Zobaczymy, czy coś się tutaj wyrzeźbić finalnie uda. Okej, co to jest? No atakuję, no robię co mogę, to z jednej, to z drugiej, no dziubię tę pozycję przeciwnika niesamowicie. A on nie chce się pomylić, skubany, no. Zero szacunku do streamera, nie? Mógłby się pomylić zraz. Dobra, pułapeczka. Groże goniec G3. Aj, karamba. No nie wyszło. Dorzeźbimy dalej. Teraz pionem trzeba iść. Rzeźbimy dalej, idziemy. Idziemy królem! No tylko król tu nie bierze udziału w akcji. W szachach bezrobocie jest nielegalne, pamiętajcie o tym. Dobrze. Idziemy dalej, rzeźbimy. Rzeźbimy. Okej, 40 sekund. Starczy. Dobra. Idziemy dalej na wycieczkę. Bierzemy mi się w teczkę. 30 sekund jest. Jak ocenimy wieżówkę? Nie mam się. O Jezusie. Gość jest tak zniszczony psychicznie przeze mnie, że nawet jak podwalam figurę, to nie widzi. Bo po prostu jest tak skupiony na defensywie. Psychicznie to jest rozbity człowiek w tym momencie. Dobra, idziemy. Widzicie, jak ta psychologia ma pieruńsko ogromne znaczenie? I cyk. No wyrzeźbiłem, ale przesadziłem, no. Podstawka z mojej strony nastąpiła bardzo głupia, ale dałem radę. Czy zajmujesz się łapaniem cheaterów? Nie zajmuję się. Ja zajmuję się tylko dobrą zabawą na Chesscomie, czyli streamowaniem, tworzeniem kontentu, artykułów, nagrań i tak dalej. O, ale mam newsa! Bo pytaliście mnie dużo, często, mianowicie w roku 2019, no... Z dużym bólem, ale przetłumaczyłem ponad 120 lekcji na Chesscomie, co mi zabrało kilka miesięcy życia. No to tłumaczenie to jest fajne, jak jest zrobione, ale w trakcie to... I ogólnie będą kolejne lekcje tłumaczone, ale po wakacjach. Tak dogadałem się z szefostwem, że... Fajnie by było, żeby kolejne lekcje po polsku były, bo community polskie na Chesscomie jest bardzo prężnie działające. Jest też bardzo dużo nowych polskich użytkowników, więc fajnie by było, żeby były nowe lekcje po polsku. Klasyka byku wieża B2 w międzyczasie. No więc dogadałem w ten sposób, że po wakacjach będę tłumaczył tak po 4 lekcje na miesiąc, nie? Więc pomalutku będzie coraz więcej tych lekcji po polsku. Dobra! Ale to wieża B2 to jest klasyka smoka. Klasyka smoka. Jakie tematy są planowane? No możesz sobie zobaczyć, jakie lekcje są tam po angielsku i takie będą tylko po polsku, nie? Nie no, ustrzelony został. Gonię C7. Jest to pasywne podejście, ale takie z jadem. Trzeba uważać.
Dlaczego zostałeś zamknięty? Co on oszalał? Gdzieś tak centrum otwierać z królem w centrum? Tak na oko to mi się to głupie wydawało, ale... Kurde, kto wie? Może to ma jakiś sens. No nie wiem, póki co ja go nie widzę. No tutaj wiadomo, jakiś atak będzie. Więc trzeba tenże atak oponenta spacyfikować i będzie pioneczek więcej na czyściocha. 100 wygranych nie zmieniłeś, słuszna uwaga, zapomniałem. Taki łatwy winek, że nawet zapomniałem go wpisać, nie? Genius, my Venus, my queen, yes, visions of you scenic. You're all I need. No tutaj aktywność jest po stronie przeciwnika delikatna, więc naprawdę trzeba uważać. Ale wiecie, czasem za pionka warto pocierpieć. Trzeba uważać, dlaczego Dawid z problemami w tej pozycji? Poważnie. No jest pionek na czysto więcej. Nie będzie to takie hop-siup, żeby to wygrać, ale... No przecież to wszystko bronione, o co mu się rozchodzi? Nie wiem. No dobra. W razie co zawsze mogę stuknąć, nie? Okej. Oj, podstawiłem. I wjazd tutaj. No dobra, i tak muszę zbić. No dobra, to jednak... Jednak Dawid z problemami. Który to prorok na czacie, boski Niko? Nie mogłeś czegoś innego zaprorokować? Też paradoksalnie wcale to nie jest takie głupie, bo tutaj będę uciekał, no. No nie jestem turbo szczęśliwy z mojej pozycji, ale nie jestem też turbo nieszczęśliwy, chociaż może powinienem być, no nie wiem. Ciężko powiedzieć. No dobra, tutaj wisi mat, więc zbić muszę. To nic nie poradzę, no tu muszę, to też nic nie poradzę. Nie no, z całą pewnością jest przegrana, ale... Ale jednak żartowałem. Już nie jest. No teraz jak ucieknę tutaj, to już jest winek. Bo on mógł brać hetmana i wtedy policzyłem, że będę... po prostu w ple... dwie wieże za hetmana, nie? Więc nie powinno być źle. Dobra, jolo, idziemy, nie? Idziemy na wycieczkę po raz kolejny. A, on z szachem, kurde. Kurde, 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 i co teraz? Z szachem tu, o, bez jakości wychodzę. Aj, aj, no tego to nie policzyłem ja. Ziomeczek sobie ruchy przestawił. Odwrotnie. Najpierw bicie tu, a później bicie tu. A miał FM-a na rozkładzie. A miał FM-a na rozkładzie. No więc widzicie, widzowie, dlatego właśnie obrona jest trudniejsza niż atakowanie. Bo broniąc się trzeba wszystkie opcje rozpatrywać, a atakując lecisz na YOLO i się niczym nie przejmujesz, nie? I minutę na zegarze miał, nie? Co najlepsze. O. Będzie sobie pluł w brodę. Ja tutaj podwójne fianchetto preferuję. I później jedziemy w centrum w oponenta, nie? Proste szachy. Dlaczego za światło nie zapłaciłeś? Chłop, jest taki gorąc, że... Nawet nie zapalam światła.
Nie, no prawda jest taka, że nie zapalam tych lamp, co mam do streamingu, bo one turbo grzeją, a nie zapalam tego zwykłego światła, bo wtedy taki cień jest, jak z góry świeci. Dziwnie to wygląda. Boski Niko, to zależy. To zależy. To jest trochę tak jak z Londonem, nie? Że niektórzy grają Londona, bo umieją grać Londona, a niektórzy grają Londona, bo są leszczami i nie mają pomysłu na siebie. To trochę ten sam case. A nie ma LEDowych? Może i są LEDowe, ale te, które mam, kosztowały 220 zł. Nie oplułem paklezy, bo Mister Pakleza akurat jest z tych zawodników, co grają Londona, bo umieją grać Londona. Arcymistrza za darmo nie dostał, nie? Jak tam, pradawny smoku? Bardzo dobrze. Dzisiaj idzie mi dobrze. Dzisiaj czuję, że mam wenę, no. Bo tak czasem, ja to zawsze powtarzam, szachista to jak artysta. Dlatego tutaj na opłatę reprograficzną oczywiście liczę. Ale czasem jest tak, że wena jest, a czasem jest tak, że weny nie ma. I dzisiaj czuję, że wena jest. Tak mi się klei gierka dobrze. Tak widzę pomysły, widzę jakieś motywy. Kręcę w pozycjach. Jest fajnie. Szachista to raczej jak autysta? Nie wiem, akurat na tym się nie znam. Akurat historia zdobycia GMA u Paklezy jest zagadką, który powiedział, że nie może na żywo mówić. No dobra, to tam nie ma znaczenia, no ale faktem jest, że skillsy na ten poziom ma, nie? Czy ciężko jest zdobyć tytuł FIDE? Zależy który. Ale jak masz 200 na Blicu na Czescomie, to raczej żadnego tytułu FIDE nie dostaniesz. Dlaczego B7 nie było bite? Bo wtrąciłem groźbę mata. Czyli krótko mówiąc, żeby zakręcić oponentem i dopiero później odbić. Wtrącony atak, nie? Po prostu. I w ten sposób się zaktywizowałem dzięki temu wtrąconemu atakowi. Co musisz poprawić, żeby być GM-em? Optymistycznie powiem, że już poprawiłem wszystko. Teraz trzeba pograć w turnieju. O, tutaj by było ten, podstawka. Nie, no szczerze, to tak mi się... Czuję dobrze, o. To znaczy, na przykład, jakbyście mnie spytali pół roku temu, to bym wymienił parę rzeczy, że rzeczywiście było do poprawki, ale przez te pół roku naprawdę dużo nad szachami przysiadłem. Wydaje mi się, że teraz jest po prostu kwestia praktyki w tym momencie. Do IEMA. Do GMA, no to daleko, wiadomo, ale. Ale do IEMA to myślę, że git. Jonek, nie? Czy ja wiem? 200, 200 FIDE można powalczyć o CMA? FIDE tak, ale tam widz napisał, że na Czescomie ma 200. A 200 na Czescomie to nie jest to samo, to co 200 na żywo. Co zamiast Londona proponujesz? E4 albo gambit hetmański, jeżeli grasz D4. Na przykład u mnie na YouTubie znajdziesz dużo materiałów na gambit hetmański, jeżeli chcesz grać D4, bo ja ten wariant gram od kilkunastu lat. Jest potężny. Kasparow poleca, także coś w tym jest, nie?
voice is getting raspy, yeah. Where my wallflowers are, lay home in taxis at. You know we love you too, but boy, don't come back. It's one for the Uber. No, to dosyć śmieszna sprawa właśnie z tym O! Ręka sama się wyciąga. No, aż po prostu ciągnie do tego D4, nie? Ciągnie do dobrego. No, właśnie ciekawa historia z tym Gambitem Hetmańskim, bo ja tak właśnie miałem, że zobaczyłem taką potężną partię Kasparowa, jak tam zniszczył oponenta chyba Iwańczuka, jeżeli dobrze pamiętam, w tym Gambicie Hetmańskim, i stwierdziłem, że to jest potężne. I spytałem trenera, czy to dobre by było, i mi tam trener przygotował materiały i zacząłem grać. Tak kurde mi się spodobało, jak tam zjechał po prostu Kasparow oponenta, że stwierdziłem, że też chcę być taki fajny. No niestety nie jestem taki fajny jak Kasparow, ale robię co mogę, nie? Jeszcze. Evansa, nie grywasz na speedrunie? Nie. Jak widać. Dla nas jesteś? No ale sepciolotek, no. Ja oczywiście nie chcę być niemiły, no ale prawda jest taka, że jeżeli zawodnik ma mniej niż 1500, to tak naprawdę czy ogląda zawodnika 2000, czy 2100, czy 2200, czy 2500, czy 2700, to nie wiem nawet jaka jest różnica. No panie, takiego gońca? Szaleń. Ej, wiecie co właśnie zauważyłem? Że zaczęły się w miarę normalne szachy. Zauważcie, że w tej partii już nie to, że przeciwnik idiotycznie podwala jakieś głupotki, tylko już takie aspekty strategiczne zaczynają odgrywać sporą rolę. No, to powiedzmy, że ten ranking 1900 to się pomału zaczynają w miarę sensowne szachy. Kurczę, bo ja bardzo chcę coś poświęcić tutaj na królewskim, ale oponent to daje za darmo. No i jak tu poświęcać, jak oponent za darmo daje, no? Okay. A ty pionka chcesz mi zabrać? A ja ci nie oddam. Ciekawe, jakbyś zagrał z Jaskółem, on lubi Londona. Damian Leftek też lubi Londona. A wyszło jak wyszło. W meczu 2-2, ale w Londynie to Damian został zniszczony. Dlaczego pan Zbigniew Pakleza jest taki dobry, a nie robi zadań i nie ćwiczy już tak dużo? Widocznie kiedyś ćwiczył odpowiednio dużo i do tej pory mu to styka. Czy GM jest dla tych, co mają wyniki w buletach i blicach? Nie. Tytuły zdobywa się tylko i wyłącznie w szachach klasycznych, czyli tych, gdzie partia trwa kilka godzin. W buletach i blicach i tak dalej to się nic nie zdobywa. Znaczy nie, no zdobywa się załamanie nerwowe i choroby psychiczne, jeżeli grasz za dużo buletów. To możesz zdobyć w bulecie. No kurde, byku, no daj ze spokój, panie.
Ardenciarz, czy jest jakiś moderator, to proszę tutaj Ardenciarza prośbę zrealizować. Myślę, że nie kłamie zawodnik. Moderacja jest na czacie. Jest moderacja, to proszę zrealizować. O! Czy ty stosujesz moją własną broń przeciwko mnie? Moją własną bronią! E4 Gambit. Sebonionow. Lol. Oj, coś już chyba zaczynacie kręcić, aż tylu zawodników requestowało wykluczenie Sepciolotka. Coś Sepciolotek chyba... Chyba, że tak powiem, użytkownicy czatu coś nie przepadają za tobą. A Sepciolotek jaką reformację przeżył? Kiedyś to dopiero był zawodnik. Teraz to już jest tego, full kulturka. No dobra, co tu zrobić? Bo krótkiej roszady nie chcę robić. A oponent chce zrobić długą roszadę zapewne. Dobra, to zakończmy rozwój. Nie, już nie trolujcie. Nie trolujcie wszyscy. Ktoś tam wykupił wykluczenie, to proszę, co by moderacja zrealizowała, ale tylko raz. Sepciolotek, takie kontrolne wykluczenie raz na jakiś czas, to rzeczywiście ja też jestem za tym. No, to dobrze ci zrobi. Tak od czasu do czasu się zapominasz, wiesz? Dobra, pułapeczki. Pułapeczki... Proste czy skuteczne? Haha! Proste łapki. Moją własną bronią próbował mnie ograć, no. Ale naprawdę, E4 jest potężny. Pionek A2? Hipitero, powiem ci tak, zagrałbyś jak Fischer, ale w tym konkretnym przypadku nie jest to pozytywne powiedzenie, wiesz? Kurde, co tu grać? Bo tutaj po prostu B3 i tam zawsze ten goniec się za tego, zagubi. Czy wszystkie przegrane są przed podstawkę, czy ktoś cię po prostu ograł? No to już nie mnie oceniać, ale no ja bym powiedział, że raczej przez podstawkę do tej pory przegrywałem w idiotyczny sposób, a nie tak, że któryś z przeciwników był turbo zarąbisty. You dare use my own spells against me, Potter? Kurde, powiem wam tak. Jak ja zakochany byłem i jestem w Harrym Potterze. Boże, powiem wam tak. Każdą część Harry'ego Pottera przeczytałem co najmniej po 15 razy. I to tak bez cienia żartu. Bez cienia ironii. Naprawdę. Po prostu tak uwielbiam te całe uniwersum Harry'ego Pottera, że to jest głowa mała. No, Harry Potter, na tym się wychowałem. A wiecie, co jest najlepsze? Pamiętacie taką akcję, że w Polsce palone były książki przez księdza? Bo ogólnie Harry Potter, nie wiem, czy dalej jest, ale jest zakazany przez kościół, nie? A ja byłem w katolickiej szkole. I słuchajcie, coś takiego. Nie wiem, czy to przypadkiem nie była Krystyna, ale albo Krystyna, albo ktoś inny z klasy na jakimś wypracowaniu podał jako przykład Harry'ego Pottera.
słuchajcie, po prostu Sodomia i Gomoria, nie? No po prostu normalnie taki wybuch był tej siostry, bo to siostra zakonna nas uczyła polskiego, nie? Ogólnie tam mało co było nauczycieli, co tam jakiś związek mieli z... że tam byli księdzem, czy tam siostrą zakonną. No ale trochę było, nie? No i słuchajcie, po prostu... jakie dymy były po tym Harrym Potterze użytym na rozprawce, to sobie nie wyobrażacie. Naprawdę, tak po prostu się odpaliła siostra, że ja do tej pory to pamiętam. A najlepsze, że mieliśmy takiego fajnego księdza, od religii, co mieliśmy fajne lekcje z tym księdzem, bo to nie był taki ksiądz, czy nie jest taki ksiądz, że tam wiecie, papież powiedział tak, więc zamknij się, tylko tak chciał zawsze wytłumaczyć, wysłuchać jakichś innych argumentów, tak było dużo ciekawych dyskusji na lekcjach, no bardzo mi się podobały te lekcje. O, pionka podstawiłem w międzyczasie. No i właśnie kiedyś go spytaliśmy o tego Harry'ego Pottera. Dlaczego ten Harry Potter jest zakazany, nie? No i za nic nie umiał znaleźć argumentu, nie? Bo na początku powiedział, że to dlatego, że ten Harry Potter... A by the way, przeczytał te książki. Przeczytał te książki, bo znał całą historię po kolei. I na początku powiedział, że to dlatego, że Harry Potter tam, żeby osiągnąć jakieś te cele, czy tam te wypełnić jakieś tam zadania, no to czasem stosuje te zakazane zaklęcia, nie? Co tam się dożywocie w Azkabanie dostawało za te zaklęcia. No ale później zwróciliśmy uwagę, że jest 15 tysięcy innych bohaterów z lektur, którzy no też różne nieczyste zagrywki stosują i jakoś na liście lektur zakazanych się nie znaleźli, a wręcz na liście lektur propsowanych są, nie? No i ten stwierdził, no w sumie to racja, nie? I tak kminił, no i nic nie wykminił i koniec końców powiedział, że jak tam jakiś papież czy tam inny monarcha tak powiedział, no to on po prostu uznaje, że coś tam musi być na rzeczy, no i tyle, nie? No więc tak typowo ksiądz, nie? Usłuszny. A to Harry Potter nie miał wejść jako lektura szkolna? Obawiam się, że po takiej reklamie z kościoła to raczej nie wejdzie. Ale nie wiem, no jakoś przyznam szczerze, że od przynajmniej kilku lat, co tam w szkołach się dzieje, to mnie absolutnie nie interesuje. Ładną taktyczkę znalazłem w pewnym momencie, nie? To goniec H7 i koń G5. Były robione zadanka. Są efekty. A Władcę Pierścieni czytałeś? A i owszem, czytałem. Te hobity to samo. Kurczę, nie wiem, czy chcę zmienić. A w sumie mam 15 pionów więcej, to co ja się tu będę głowił? Pójdę pionami i tyle. Idę pionem. Dobra, na chwilę przystanek zrobię. Ale żeby nie było nieporozumień, ja uważam, że moja szkoła, Biskupiak, bardzo dobra i fajna szkoła, ale było trochę takich głupotek katolickich, nie? LOL? To coś nie pykło, byczku. I cyk, drugiego dorabiamy.
był pioneczkiem mat. Nice. Ale tu ustrzelony został. Skoczka mógł bić? Ale tak na szybko policzyłem, że tam gońca później poświęca i piony uciekają. No, nie powiem, żebym jakoś dokładnie liczył, ale tak wyszło. A możesz wytłumaczyć te całe normy? Znaczy powiem tak. Jeżeli chodzi o te normy, to jest tak, że musisz zrobić odpowiedni wynik w danym turnieju, gdzie brany jest pod uwagę średni ranking twoich przeciwników. Czyli tam jest po prostu taki na pierwszy rzut oka skomplikowany wzór do obliczenia tego wyniku rankingowego. Ale to jest ogólnie proste, bo tam się wstawia po prostu odpowiednie liczby, no i wychodzi, nie? Tam średni ranking oponentów, tam różne tego typu kwestie, no i tam wychodzi ci, nie? I ten wynik rankingowy do uzyskania normy IEMA to musi być 2450, a dla normy na GMA to musi być 2600, nie? Czyli tak najprościej mówiąc, musisz udowodnić w danym turnieju, że zagrałeś na poziomie IEMA. I musisz kilka takich turniejów zagrać, w których udowodnisz, że zagrałeś na poziomie IEMA. No i dostaniesz tego IEMA, nie? Tak w dużym skrócie. Na FMA nie ma normy, tylko 2300 ELO trzeba wbić. Kurde, ryzykowne, ale raz się żyje, nie? Kurde, będę musiał tutaj grać dokładnie, co jest trudne na blicku. Trafiłeś już na jakiegoś drugiego speedrunnera? Szczerze to nawet nie myślałem o tym, ale chyba nie. Nie, dlaczego problemy? Zdobywam piona G6 i w miarę bez ryzyka powinno być w mojej ocenie. No muszę nie podwalić mata i tyle. No wyglądało groźnie, ale trzeba było po prostu spacyfikować oponenta, nie? Mektar? Nie, ja nie miałem Enema i nie miałem CMA. Wieża wisiała białego? W którym momencie? Rzeczywiście było coś takiego, że wieża wisiała? No nie widziałem. Znaczy, bo ja zaatakowałem mu tę wieżę i on sobie uciekł, ale poza tym to nie widziałem. Siema Pajotreku, witam wszystkich w ogóle przybyłych. Dobra, on coś tutaj takiego kmini, nie? Zróbmy tak. I cyk. Wiecie, jak się realizuje przewagę, to kluczowe nie świrować dzikich węży, tylko zagrać tak, żeby było dobrze i prosto. Czy jak już zrobisz tytuł, to można go stracić? Tak, ale tylko przez własną głupotę. Gdyż przez cheatowanie można stracić. Jeżeli zostaniesz złapany na cheatowaniu, to stracisz tytuł. Więc jeżeli nie robisz żadnych takich akcji, to do końca życia możesz się cieszyć ze swojego tytułu. Kurde, co on robi? Pluje na mnie? Paniaczek?
Co ty, kurde, głupi czy co? Nie, no kurde, reportuję. Co to ma być? Jak to się nazywa? Nie wiem. Głupi w opór. Tyle napiszę. Zobaczymy, czy Czesko uzna mój argument za wystarczający. No nie, no kurde, no co to miało być w ogóle, no. A to nie jest tak, że jak będziesz przegrywał partię, spadnie ci elo, to stracisz tytuł? Nie. Nie, tytuły są dożywotnie, więc nawet jak ci spadnie elo, to i tak tytuł zachowujesz. Czy to wchodzi? Kurde, tak na oko wchodzi. Nie będę liczył tak dokładnie. Za co report? No przecież powiedziałem. Napisałem tak, głupi w opór. Ale opluł VIP-a? Co to był VIP? Ten co grałem z nim? Zaraz mu... Który to był? To już zabieramy mu VIP-a. Kurczę, no nie powiem. Utrudnia mi życie oponent. Chyba muszę tak grzecznie się pobronić po prostu. Nie wiem, czy zauważyliśmy. Oj, ja zauważyłem, ale czy wy zauważyliście, że nastąpił powrót, a spróbujcie zgadnąć, do czego nastąpił powrót. Tylko najstarsi widzowie wiedzą, do czego nastąpił powrót. Najstarsi pod względem stażu na streamie. Nie, gdzieś do alkoholu. Ja nie wiem, coś ten alkohol jakoś przyciąga zawsze uwagę widowni. Zawsze jak jest jakaś zagadka, to ktoś odpowiada, że coś tam z alkoholem. Czy będą drunk streamy? Jedyny drunk stream, jaki jest możliwe, że będzie, aczkolwiek nie jest obiecane, że będzie, żeby ktoś źle nie zrozumiał, to jest stream z okazji wbicia GM-a. To myślę, że jedyne, kiedy może się pojawić na tym kanale drunk stream. Powrót do starej playlisty, widzowie! Playlista hip-hop, która była mucona chyba przez pierwsze półtora roku streama. Jak tam sesja na germanistyce? Przecież ja już pierwszą sesję na germanistyce uwaliłem, bo się okazało, że trzeba chodzić na zajęcia i tak dalej. A ja nie chodziłem. Dwadzieścia osiem sekund. Czy zdąży? Dobra, pionek.
Szach! Bicie! Bicie! Ucieczka! Ucieczka! Podwalenie jakości. Ale pionek zgarnięty. Ucieczka. Pionek. 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 Ucieczka. Zasłona. Ucieczka. Pion. 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 Bicie. Hetman. Szach. 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 Mat. A wy wątpiliście w moje umiejętności realizacji przewagi. No nie, no znowu, no. Mam nadzieję, że teraz już nie będzie odwalał głupot. Teraz już na serio napisał. Nie, ja znam tego zawodnika, bo on wielokrotnie z nim grywałem na streamach, ale coś w poprzedniej partii go poniosła łańska fantazja. David Carlsen? Ta, jeszcze trochę. Tylko parę detali dopracować. Pionek D3 słaby. I to jest właśnie to, czym jestem zainteresowany bardzo szczerze w tej pozycji. Czerwy Carlsena. Kurczę, ja nie mogę. O właśnie, co do czerwów. Kurczę, nie mogę się doczekać, kiedy ta Duna będzie wreszcie. Bo może jak wreszcie ten film będzie, to ludzie zrozumieją, że czerwie to jest po prostu potężna kreatura. Bo teraz to ludzie nie wiedzą, co to są czerwie. Bo nie czytają książek. Kiedy pojedynek Nepo Carlsen? Zdaje się, że 27 listopada startuje. I do połowy czerwca potrwa. No chyba, że któryś na bombę dostanie szybciej, nie? No to wtedy krócej potrwa. Tak o? Można? A tak kontrolnie spytam tego gońca, o co chodzi. Czerwie to takie małe robaczki, z których w średniowieczu uzyskiwano czerwony barwnik? Nie! Czerwie to są potężne kreatury z Duny, które czci cała planeta i cały wszechświat dzięki nim może funkcjonować. Dzięki przyprawie. Takie są fakty i nikt mi nie powie, że jest inaczej. Ale nie weźmiesz VIP-a, co nie? No moving random pieces, jeżeli wyrazisz skruchę za poprzednią partię, to ci nie zabiorę VIP-a. Przyprawa to narkotyk? Nie. Wyraża. No dobra, to nie zabiorę ci VIP-a. Jesteś ubezpieczony. Nie, no nie graj normalnie, a nie świrujesz znowu dzikie węże. Mnie ta Duna nie wciągnęła za bardzo? No wiesz, są gusta i guściki. Nie, no wiesz, to co kto lubi, nie? Ale akurat mi się bardzo podobała i nawet sobie kupiłem po prostu wszystkie te... Znaczy, przeczytałem Dune wypożyczając z biblioteki, a później sobie kupiłem wszystkie, bo chciałem mieć swoje.
No dobra, jest wieża przewagi, także gituwa, i teraz kwestia zrealizować. Trochę zamknięta pozycja, więc z tą realizacją przewagi może się trochę zejść. No ale przewaga jest. Jeżeli nie podwalę czegoś głupiego. No dobra, jak tu dobrać się do oponenta, widzowie? Dobra, chyba jedyna szansa. O Jezusie, widły, panie kochany. No dobra. No jest figura więcej, nie? Ale... A, dobra. Oddam. Niech się dzieje wola nieba. I biorę. Dobra, ja nie lubię się bronić. Wolę sam poświęcić coś. Ostro leci z widzem? Ja z każdym ostro lecę. Ja się nie patyczkuję. Czy IM Dawid Czerw napisze książkę? Wiesz co, na ten moment zastanawiałem się, bo mam nawet materiały zebrane na książkę, takie dobre fest. I tak się zastanawiałem nad tą książką, ale po prostu na ten moment nie widzę takiej możliwości z finansowego punktu widzenia, żeby mi się to opłacało, wiesz? No wiem, no może kiedyś napiszę, ale na ten moment nie widzę, żeby mi się to miało opłacić, nie? Co ty w szafie dzisiaj? Nie. Za kary, że nie wbiłem 2600, trzeci dzień pod rząd na głównym koncie, to Krystyna mnie w piwnicy zamknęła. Tym razem się mu nie podstawiłem VIP-u trzymany. Obroniłeś, obroniłeś. Ale było blisko, żebyś stracił. Zobaczymy, czy podwali B4, nie? Potężną pułapkę. Nie podwali. No dobra, jak on mnie związał, to ja nie będę gorszy, też go zwiążę. I co, G5 ruszy? Nie ruszył. Dobra, na zadymkę idziemy. Jol. Co sądzisz o gabicie Halloween? No kurde, no ja poświęcam pionki, ci nie biorą tych pionków. No. Zero szacunku do streamera. Idziemy dalej. Gambit Halloween nie jest aż tak głupi, jak mogłoby się pierwotnie wydawać. Takie jest moje zdanie na temat Gambitu Halloween. No patrzcie, no dalej nic nie wziął, no. No chłopie. Ja tu poświęcam z jednej, z drugiej. Wręcz proszę go, żeby przyjął ofiarę. A ten nic. Czy to wreszcie wchodzi? Nie wchodzi. Bo tu. No dobra, to zagrajmy normalnie. O panie kochany. Nie chciałeś przyjąć moich ofiar i tak to się kończy. Kurde. Oddasz tamtą playlistę na kolejne streamki? No zobaczymy. Dużo tych playlist na preclu jest, a wiecie dlaczego zmieniłem? Bo strajkować mnie zaczęło na YouTubie. Wrzuciłem dwie pierwsze części speedruna na YouTuba. I strajki mi się pojawiły. Co ciekawe, strajki od tej aplikacji, z której korzystam. Gdzie mam zaznaczoną w tej aplikacji opcję, żeby były no, legalna muzyka, nie? Żeby była tylko. I kurczę, wiecie, to nie jest problem, bo to jest błąd.
najzwyczajniej w świecie. I wystarczy, że ja tam zgłoszę, że to błąd, ale po prostu jak musisz 60 razy przeklikać to samo, to ci się odechciewa, nie? Jak tam lampki grzeją? Tak, chyba jakaś zbiórka na te, jak to mówiliście, LEDowe będzie. Bo kurczę, te... Znaczy, nie... wiecie, te lampy, które posiadam teraz, to są lampy, które kupiłem na początku mojej kariery streamerskiej, więc wiadomo, że budżetowo. Ale teraz zaczynam rozumieć, dlaczego inni streamerzy tych lamp nie używają. O, co to jest? No dobra, ja lubię zająć centrum. To jest. Dobra, wyżej jeden. Nie wiem, to skoczek E7 mi się wydaje wysoce mierne być. Jakim prawem to miało być dobre? Oddać tak centrum oponentowi. No nie, no panie kochany, co ty robisz? Dobra, pójdźmy na to. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba ktoś tu nie doliczył, że mat grozi i teraz dopiero się zorientował. No dobra, i teraz jak docisnąć oponenta, tak żeby mu się odechciało grać? No dobra, zacznijmy od wprowadzenia skoczka do centrum. Okej. To co, paseczek donate'ów na lampy razy dwa? A ja nie... Coś ty zrobił! A, bo figurę tracił! Boże, zapomniałem! Kurde, przed momentem zagrałem z tą groźbą i zapomniałem, o co mi chodzi. Dobra, XD. Ja nawet nie wiem, ten, jakie to lampy są worth, to musiałbym się rozejrzeć, także pasek donate'ów na ten moment niepotrzebny. Chyba, że ktoś z czatu jakieś ma fajne lampy, co jest w stanie polecić, to może podlinkować. Tylko ten, Permita niech wcześniej poprosi, żeby timeouta nie dostał. Dobra, nie lubię skoczków. Nie lubię skoczków. Skoczki to jest po prostu najgorsze dziadostwo, jakie wymyślono. Przygłośnij światło, bo słabo cię widać. A to przychodzisz, żeby mnie oglądać, czy szachy? Chyba szachy, nie? No powiem tak, absolutna dominacja białego w tej partii. Partia włoska C3D4, polecam cieplutko, Dawid Czerw. Jest tak potężna, że aż przestałem sprzedawać mój kurs na temat partii włoskiej. Bo ta technika jest zbyt potężna i po prostu to było wręcz nie fair dla oponentów moich kursantów. Dosłownie true story. Co sądzisz o gambicie duńskim? Nie wiem, co to takiego, więc nie sądzę. O Jezusie, to jego wieża tu stoi. Ja myślałem, że to moja wieża. No czarna, prawie taka jak biała, nie? W sumie, czy czarne, czy białe, to samo, nie? Tutaj mi się pomyliło, wziął. Mówił ci ktoś, że wyglądasz jak małyś? No, co ci się uroiło, że wyglądam jak małyś? Przecież ja dosłownie nic nie mam z małysza. Już któryś dzisiaj mówi o tym małysu? No co ty robisz w ogóle? A to nie był misklik, bo on nie miał żadnego innego sensownego ruchu. Jak? Co to jest? Nepal. Dokładnie, Nepal. Nepal, bo co za dużo, to niezdrowo. Ewidentnie za dużo palenia było. Dobra, ze dwóch do toalety i lecimy dalej.
Dobra, lecimy dalej, proszę Państwa. Powiem Wam, że dzisiaj chyba najlepszy dzień speedruna. Najlepszy dzień speedruna. W sensie dzisiaj mi się bardzo do... Patrzcie, zagrałem E4 oponent uciekł od razu. No, więc dzisiaj naprawdę dobrze mi się gra. Naprawdę bardzo dobrze mi się gra. Lecimy z Holendrem. O Jezu. No co oni z tym gońcem na F4 mają? No ileż można? Boże, Londoniarz kolejny. Taki pseudo-London, nie? Z pionem na C4. Wariant londyński, wersja upośledzona, tak zwana. Piona chcesz mi zabrać? Ja ci nie oddam. I co, głupio ci teraz? Wreszcie grasz jedyny słuszny debiut, to ci idzie? No nie no, ale przecież w poprzednie dni speedruna to też grałem ten sam debiut, nie? A wtedy mi tak nie szło, aż... Jak dzisiaj. Dzisiaj wybitnie dobrze mi się gra. Nie mówię, że wybitne szachy gram, ale dobrze mi się gra po prostu. Jakoś tak została złapana wena. Albo może po prostu się wreszcie nauczyłem grać E4 po tych dwóch dniach, nie? też takie wyjaśnienie może być. O, chłop chyba tego myślał, że ja bicia w przelocie nie znam. Chłopie, co? Z czym do ludzi? No przecież tak figury współpracują. Chłopie, co to ma być? Okej, okay, no to chyba widełki, co? Dobrze widzę, czy tu jest coś sprytniejszego? Ach, ja to jestem prosty człowiek, także po prostu. Widzę figurę w uczciwej cenie. To biorę figurę w uczciwej cenie. Jak wspominasz turniej czterech skoczni z 2001 roku? No, bardzo dobrze, bo pamiętam, że wtedy, jak miałem 4 latka, to babcia zaczęła mnie uczyć matematyki. Bardzo dobrze się bawiłem. No, to coś tak mi się kojarzy. No! Co jest? Dobra, po raz kolejny holenderska. No, a to taka ciekawostka z mojego życiorysu. Właśnie jak ja byłem mały, to babcia mi nie czytała bajek. Znaczy no czytała, ale mało. A mnie uczyła za to matematyki, no. I na przykład jak ja poszedłem do podstawówki, to już tam... nie powiem, że byłem jakimś bogiem matematyki, ale na przykład w słupkach jakieś liczenie, no to tam jak mi babcia pisała na przykład 15-cyfrowe liczby i tam 5 na przykład, to bez problemu liczyłem, nie? Szybciutko. Ułamki umiałem. Boże, to pierwsze moje załamanie mentalne w życiu. Pierwsze moje załamanie, ułamki. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Pierwsza lekcja w trzeciej klasie podstawówki. Babka coś tam gada, jakieś farmazony. Ja sobie przeglądam podręcznik, nie? I patrzę, tam jakaś jedna z ostatnich stron, ułamki. Ja tak patrzę na te ułamki i nie umiałem. I wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że jak ja sam sobie nie załatwię, to nie będę miał. Bo ja umiałem te ułamki idąc do podstawówki, ale był tak niski poziom, że ja przez te 2 lata w podstawówce zapomniałem, jak to jest z tymi ułamkami. I tak pamiętam, jakby to było wczoraj. Tak mnie to zabolało wtedy, bo ja pamiętałem, że ja to umiałem, a teraz już nie pamiętam. No po prostu
pierwszy mój zawód w życiu. No, tak pamiętam, że mnie to tak bolało wtedy bardzo, że ja to umiałem i kurczę, nie pamiętałem, jak to szło. No, przykry. Aż mi się smutno teraz zrobiło, jak to sobie przypomniałem. Pisałeś matmę rozszerzoną na maturze? Proste, że pisałem. Pioneczek za darmo, uczciwa cena. Teraz umiesz w ułamki? Nie wiem. To chyba głupia była decyzja, bo ja wymyśliłem coś takiego. Dobra, zobaczymy, może to nie była taka głupia decyzja. Kurczę, to jest playlista hip-hop? No trochę, powiedzmy. Jaki sztorm? Nie wiem jaki sztorm, ale u mnie w Lublinie była taka fest burza dzisiaj. Wreszcie chłodno się zrobiło. Żeby nie było nieporozumień, ja wiem, że tam te burze to i dachy zrywają i tak dalej, ale przyznam szczerze bez bicia, że czekałem na tą burzę z utęsknieniem, gdyż taki gorąc, że no nie idzie wytrzymać. Kurczę, jednak to było głupie, co zrobiłem. Tak przez moment mi się wydawało, że jest potencjał w tej zagrywce, ale jednak to było głupie po prostu. Bo teraz te przy różnopolowych gońcach nie jestem w stanie wykorzystać tego pionka, bo on mnie tu zablokuje i do widzenia, nie? Okej, okay. Mister Czech Republic mnie tutaj gniecie. Nie no, flag. To nie jest taka pozycja, że powinienem przewalić chyba. Zostaje na chyba. Dobra, no to bierzemy pionkę. Rzeźbimy. No kurde, nie wiem co robić. No dwa piony więcej, nie? Ale... Co jest? Nie no, chłop na niedoczasie zaczął grać jak kurczę minus 200 elo, nie? Ale tam ciągle broniłem, nie? Ciągle broniłem, więc mata... Nie widziałem. Na jakie studia poszedłeś? Na informatykę. Informatykę przez rok studiowałem na AGH-u. No dobra. Karo Kaniarza trzeba tutaj wyjaśnić. Trzeba mu wyjaśnić, że tak nie powinien robić. Nie
Jak wspominasz czas studiowania? Ostro imprezowałeś? Nie. No, przez pierwszy miesiąc to rzeczywiście dosyć ostro imprezowałem. Ale tak... A później to tak raz w tygodniu gdzieś sobie wychodziłem. Bo później to już dużo pracowałem, nie? To też nie miałem czasu za bardzo. Na miasteczku mieszkałeś, czy nie? Znaczy, mieszkałem zawsze rzut beretem od miasteczka. I często na miasteczku bywałem. Zawsze mieszkałem tak... od... 2 minut piechotą po... 10 minut piechotą od miasteczka. Bo ja uważam, że dojazdy to jest dramat. W sensie, ja nie wyobrażam sobie na przykład, że ktoś na dojazdy do pracy zużywa 1,5 godziny dziennie. To jest po prostu dla mnie jakiś joke, nie? Więc ja właśnie miałem tak za dzieciaka, znaczy za dzieciaka, no bo do gimnazjum i do liceum dojeżdżałem do Lublina, więc 1,5, czasem 2 godziny dziennie spędzałem na dojazdach w opór czasu marnowane. Więc sobie powiedziałem, że jak studia, to ja chcę mieć blisko, nie? A co ciekawe, zawsze tanio miałem. W sensie nie to, że jakoś przepłacałem, tylko zawsze udawało mi się znaleźć jakąś turbo okazję. Kto będzie pierwszy i lepszy? Widim. Nie, pozycja oponenta z całą pewnością lepsza, ale... Ale taka... Chociaż... Leży czy lepsza? Może też tak nie do końca. O co ci chodzi? No. Dymy z całą pewnością będą. Czyli zamiast marnować czas na studia, poszedłeś na trenera szachowego? Znaczy, nie uważam, żeby czas na studiach tych moich był zmarnowany, bo te studia, na których ja byłem, to gwarantują zatrudnienie, nie? Tam wszyscy... no, sporo na drugim, a na trzecim to już praktycznie wszyscy pracowali w zawodzie, nie? Ale po prostu idąc na studia, to ja byłem na takim etapie, że tą moją karierę trenerską tak była perspektywiczna, ale jeszcze nie była taka, że byłbym w stanie się utrzymać, więc tak stwierdziłem, że pójdę na studia i zobaczymy, nie? No i że mi się ta kariera trenerska rozwinęła fajnie, to ze studiów zrezygnowałem. Rzuć studia? Rzuciłem ze 3 lata temu. Informatykę studiowałem. Ależ solidna defensywa, co? Ze strony Dawida Czerwa. Oponent po prostu... Nie miał punktu zaczepienia. Nie miał punktu zaczepienia. O, ja aż 2 punkty sobie wpisałem za to zwycięstwo, tak dobre było. Ja do liceum chodziłem, 21 liceum ogólnokształcące, zwany Biskupiak w Lublinie. O. Okej. Przejdźmy do wymiennego Francuza z izolacji. Co ty grasz, chłopie? To jest karalne? To nie jest pion więcej na czysto?
to blur the worst and cover the worthless, to blot out the parts that I once found disturbing, convince me the past is uncomforting heaven, but on my own mind to be forcibly sentenced to wallow inside. Na czysto to może za dużo powiedziane, ale nie no, pionek więcej. Moment ma jakąś presję, nie powiem, że nie. Ale jak mu tę presję odbije, to się będzie składał. Tylko jak... A wiecie co? A ja nie będę kisił pionka, oddam mu. Pamiętajcie, zawsze można zjeść pionka, a później go wypluć. Ja akurat z informatyką mam trochę wspólnego, od września jestem na kursach informatycznych. Jak się nazywały twoje studia? No informatyka się nazywała. Chyba. Informatyka stosowana? Dobrze pamiętam. Formalnie, tak się nazywało. A, Beskitu, grałem z tym ziomeczkiem, to bym... Słuszna uwaga, zapomniałem o tym. To był ten, co tak przyświrował na niedoczasie dzikie węże, nie? No ta, to ten. Dobra, jolo. Lecimy na ostro. To było oczywiście skrajnie idiotyczne, co ja zrobiłem, ale... Kurde, jaki profesor. Ale mnie zmiażdżył. Absolutnie tego ruchu nie widziałem. No dobra, czyli muszę przetrwać i na niedoczasie typa, nie? Wycisnąć znowu. Jakiś nemezis. Mój. No nie wiem, czy to G5 to nie jest zbyt optymistyczne, a nawet po prostu idiotyczne, ale... Czuję się raz, nie? Kurde, no. Dostrzegam tutaj delikatną presję ze strony oponenta, nawet taką niedelikatną, powiedziałbym nawet dużą. Ale rzeźbimy, rzeźbimy. Dobra, wydaje mi się, że tutaj widły wyrzeźbiliśmy. Ale niebezpieczny oponent. Chciałeś programowanie pójść czy coś innego? Nie miałem jakiejś konkretnej wizji. Po prostu lubiłem pisać kod, nie? Podobało mi się to i stąd poszedłem sobie na takie studia. Bo to takie trochę jak szachy, nie? Masz problem, trzeba ten problem rozwiązać. I tak dalej, i tak dalej. Plus dobry z matmy byłem, nie? A mówili, że to istotne, także... Okej. Mata nie ma, przynajmniej z tego co policzyłem. Okej. Nie no, chłop potężne ruchy robi. Nie mówię, że cheatuję, ale... Dobrze kmini, chłop, no. Tutaj na przykład ma wiecznego szacha, bo ja nie mogę wziąć gońca, bo jest mat. To ja to policzyłem. No to remis będę miał w najgorszym wypadku. Bo mogę królem się cofnąć, nie? Kurde, zobaczył.
face of your face. My hair spin and my heart race when your lips whisper my name. Let's make some plans, baby, or keep it casual. Whatever you're leaning towards, I'm with it, sounds magical. Kurde, urwał! Remis oponent. No jak nie remisuj, to tam mata dostawałem w trzy ruchy, to lepszy remis niż mata, nie? Light blue, no nie przekonałeś, nie przekonałeś. Czemu nie w bibliotece? Bo w bibliotece gorąco pieruńsko jest. Wstyd, remis z randomem. What can I say? No. Unlucky. Larks, that's kind of beautiful, ain't it? Let's go and frame it. My fine art skills are crappy, so I have to use my words to paint it. I hope I've illustrated, even in the smallest bit, how much I love you, and when I say it, babe, I mean it. Dobrze się ustawia. Te gońce będą potężne. Dobrze chłop kombinuje, no. No dobra, to weźmy parkę gońców, no i rzeźbimy znowu. Ranking w górę idzie, ta, no lepszy był oponent, nie? Także w sumie na plus dla mnie. To on się powinien tłumaczyć z jakimś leszczem, kurde, z ledwo 2000 z remisową. Plus jeden elo, lepszy ryc niż nic. Leż 2000? No nie? Przecież w poprzedniej miał mnie na rozkładzie. W tej też miał niezłą pozycję. Będziesz grał z Bartkiem na jego Tour de Pologne? Słyszałem o tym Tour de Pologne, ale szczegółów nie znam, więc nic mi nie wiadomo na ten temat. A kiedy to ma być? Szkoda tego gońca oddawać, no niech będzie. Od 17 lipca? To ja w Serbii. A będzie w Lublinie? Czy Lublino mija? Bo ja 18 wracam z Serbii. Pod względem finansowym bardziej ci się opłacało pójście w trenera szachowego niż pójście w informatykę? Nie mam żadnego pojęcia i totalnie o tym nie myślałem, podejmując tę decyzję. Po prostu szachy mi się bardziej podobają. Informatyka też mi się bardzo podoba, ale tak mi się bardziej podoba. No to jak akurat w tym terminie będzie w Lublinie, to wstąpię na pewno na spotkanie. O Jezusie, A6! Teraz ona 4 może zablokować mnie totalnie. Jezusie Przenajświętszy, taki niefortunny misklik. I to mi popsuło całą koncepcję moją. Salutku. Nie no, przybombiłem fest. Dobra, no to już trzeba... No, taki jeden ruch, nie? Bardzo dużo potrafi zmienić w partii szachów. No dobra, nie jest źle. Ale nie mogę pozwolić na wymianę hetmanów w tym momencie. Wymiana hetmanów to jest równoznaczna mojej porażce. K-
kurczę, no. Już myślałem, że chłop z pionem więcej będzie powtarzał ruchy na remis. To bym skisnął trochę z niego. No, gra na wina. Jest to bardzo dobre podejście z jego strony. Niestety obawiam się, że może zadziałać. Wydaje mi się, ale chyba wygrywałeś figurę? No nie widziałem. Przyznam szczerze, że ten miskliczek mnie trochę rozbił. Dobra, na YOLO totalne idę tutaj. Rzeźbimy, rzeźbimy. Poświęcę piona i schowam króla. Szachermacher. Kontrolny szachermacher. Kontrolny szachermacher. I skoczek do gry. Chodzi i odchodzę tutaj. No i teraz wiecie, jakichś tutaj argumentów nabrałem. Pozycja oczywiście jest przegrana, to nie ulega żadnym wątpliwościom, ale mam jakąś gierkę, nie? Czy gdyby był rewanż Gucio versus Delor, to byś chciał znowu trenować Witka? To jasne, ja tam mówiłem Witkowi, że jak on by chciał coś z szachami, to ja chętnie. Chyba ja tutaj powinienem się modlić o remis, nie? No dobra. Tak pi razy drzwi policzyłem, że remis powinien z tego wyjść, jak on weźmie tu. O Jezu, on tu może zbić! Coś mi się uroiło, że on tu zbije. No to poddaję. Ezo, już myślałem, że dzisiaj będzie bez porażki. No niestety, zostałem zatrzymany. Ile miałeś z matury z matmy? No z podstawy to oczywiście 100%, a z rozszerzenia 80 kilka. Better player. Wytrzymał presję. Pora na przerwę, bo spadła jakość. No wiesz, no po 2 godzinach naparzania blitzków to zawsze spada jakość. A nie, odpuszczam, 200 musi być wbite. Dzisiaj, takie jest założenie na dzisiejszą sesję speedrunową. Więc będzie robione do... Będzie grane do oporu, w sensie. Aż zostanie to 200 wbite. Do 200 trochę potrwa? No ile potrwa? Za każdą gierkę 8 oczek, to co? Ze 12 oczek? Coś takiego, nie? Trzeba huknąć. Oddam jakość na G4, bo nie chcę gońca oddawać. Ten, bardzo lubię tego gońca, bardzo mi się... O! Ja myślałem, że po to poświęcił tego piona, żeby koń G4 zagrać i... gońca zdobyć. W sensie wymienić. A tu się okazuje, że on podwalił po prostu. Widzicie, czasem jest tak, że... mniej wiesz, lepiej śpisz, nie? Wyjaśnisz te oznaczenia typu NXE2. NXE2, N to jest od Knight, czyli skoczek zbił na E2. To oznacza właśnie.
Co jest? On się nadskoczy, kto zastanawia? A, rozłączył się, okej. Dominikana. Wile, napisałeś podstawę z matmy? Dziś ze 30 minut, a później przez półtorej godziny siedziałem i sprawdzałem, bo mi mama kazała, że mam 5 razy sprawdzić wszystko. I stwierdziłem, że to jest niegłupia porada. No i po 2 godzinach stwierdziłem, że nie, ta matura jest po prostu taka łatwa. No i oddałem. Przez te półtorej godziny nie wprowadziłem żadnej poprawki, tylko jedyne co, to opisałem wszystko tak, że nawet małpa by mi dała 100%, jakby sprawdzała. Moją własną bronią przeciwko mnie? No przyspieszonego smoka chłop zastosował. Jakiś potężny zawodnik musi być z drugiej strony szachownicy. Średnio przyspieszony smok jak D6 zagrał? No nie no, w pewnym momencie to nawet w przyspieszonym smoku trzeba zagrać D6. Przecież to nie jest tak, że do końca świata, nie? Czekasz z tym D6, bo to byłoby bez sensu trochę. Co to jest za ruch? Król H8? Dobra, lecimy na ostro. DDoSy na przeciwnika, że się rozłączył? No nie wiem, jak tam sytuacja z internetem, Dominikanie, ale no poza internetem to pozycję też mam słabą, więc... Kurczę, no co jest już oczy? Dobra, muszę szybkie okulary założyć, bo po prostu oczy mi już zaczynają płakać. Kurde, słuchawki. No cóż, zaczynam odnosić wrażenie, że moje G4 było jednakowoż zbyt optymistyczne. Taki już jestem. Optymista. Oksy typu prędkość? Dokładnie, teraz to po prostu nie w 10 gierek, a w 5 gierek wbiję te 100 oczek. Gra smoka pół życia i nie zna teorii? Ale to co ty myślisz, że jak gram smoka, zresztą nie gram pół życia, 1/3 życia. Co ty myślisz, że jak się gra smoka, to po prostu wszystkie warianty do 50 ruchu znasz? Nie no, znam wystarczająco wariantów, żeby dostać dobrą pozę i rzeźbimy, nie? Tą dobrą pozę. Tak. Masz dalej jakiś kontakt z Simonem Amanem? Kto to jest Simon Aman? Nie kojarzę, żebym kiedykolwiek miał taki kontakt z kimś takim. Nie wiem, kto to jest w ogóle. A, skoczek narciarski. Ha, ha, ale uśmiałem się. Jakie miałeś oceny w szkole? Bardzo dobre. Ja się zawsze bardzo dobrze uczyłem. Ha, ależ tutaj. No powiem tak, chyba musisz się udać na kurs doszkalający, bo tak kaleczyć smoka. Powiem tak, rada przyspieszonych smoków odbiera zawodnikowi stimulus check recipient licencję na granie przyspieszonego smoka. Zdecydowanie. Przecież to po prostu... Jak można tak wstyd wszystkim smokom robić? Zagram w tej kolejności posunięć, zafleksuję oponenta. Czemu nie mam powiadomień, jak streama robisz?
Wiesz co, bo Twitch czasem wysyła, a czasem nie wysyła, więc jeżeli chcesz mieć zawsze powiadomienia, to na przykład na Discorda możesz wbić i będziesz miał zawsze powiadomienia. Na Discordzie zawsze się powiadomienie pojawia, jak jest odpalany stream. Rada przyspieszonych smoków? No jak, kurczę, to... Zwykły śmiertelnik nie może używać tak potężnych debiutów, bo to grozi katastrofą. Taką, jak widzieliśmy przed momentem. Powiem tak, szanuję. Szanuję, że oponent... O NIE! Bo bym stracił figurę. W porę się opamiętałem. Zdążyłem kliknąć. A zdjąłem rękę z myszki. Dobrze, że mam szybkie okulary. Jakbym nie miał szybkich okularów, to bym nie zdążył. Szybkie okulary to potęga, widzowie. Normalnie aż szybciej wodę piję, że aż się zakrztusiłem. Jakieś burze czy inne tornada u ciebie? Wiecie co? Jakieś były dymy dzisiaj, rzeczywiście. Słuchajcie, prowadzę sobie zajęcia grupowe. Godzina 19:15. I taki wiatr się zerwał. Słyszę, jak tam ludzie krzyczą coś na ulicy, tego. Ale miałem zajęcia, to nie ten, nie poszedłem zobaczyć, ale aż mnie zaciekawiło. Ale no, jakieś były dymy ewidentnie. Aż ludzie krzyczeli. Powiem wam, bardzo mi się podoba, jak oponent gra tę partię. W sensie... Właściwie... Rzecz ujmując, to mi się nie podoba, bo gra dobrze. Ale naprawdę fajnie kręci oponent, no. Szanuję za takie kręcenie dzikich węży. No fakt, że ja mu tutaj mocno pomagam, ale... Ale dobrze kręci oponent, no. Jest potencjał w tym zawodniku, C3BR. Chyba jakiś... W Brazylii, nie? Oglądałem twój poradnik do przyspieszonego smoka i jedyne co wiem, to że słabo wyglądasz bez brody. To obejrzyj jeszcze raz, bo widocznie się za bardzo nie skupiłeś. Ja grałem w piłkę przez godzinę w ten deszcz. Spoko, loko. Czy skoczek na E4 to bestia? Na co, nie słyszysz, jak stoi i zieje ogniem na środku szachownicy? Bo ja słyszę. Czemu nie skoczek F2? Pluję na takie pionki. Czy skoczek na skraju czuje się jak w raju? No myślę, że istnieje taka szansa, że to twierdzenie jest prawdziwe. Ale tutaj rzeźbie ładnie, ale dziwnie, znaczy tak, oponent zaczął turbo agresywnie, a w pewnym momencie jakoś tak jakby się zaciął, trochę mu pary zabrakło, tak przygasł blask jego gry. Na początku mnie oślepił, aż okulary założyłem, a teraz tak przygasło to. Co ty myślałeś, że ja wieżę podwalę? Już tak nie wiem co. Proste szachy.
You each played a role, a painting in a gallery, a crucial thread in the tapestry. Co to jest? We part ways with the silence of the last few grains of sand passing through an hourglass. Other times, it's with the screeching brakes too slow to prevent a crash. Each footprint in the... Ależ dominacja, ależ dominacja! Czy to jest goniec, czy to jest jakiś patologicznie słaby goniec, upośledzony fest? Ależ dominacja. Absolutna dominacja zawodnika przestawiającego figury koloru czarnego. Oponent bez szans. Oponent bez szans. Absolutna dominacja. Absolutna. On nie miał co robić. Tak go ustawiłem. Ma się to wyczucie strategiczne, nie? Przerabiało się książkę Tajemnice Gry Pozycyjnej. Teraz już nie ma przede mną tajemnic z gry pozycyjnej. No co? Co? Powiem tak, potężny smog. Upośledzony brak... Oj, upośledzony brak. Upośledzony brat przyspieszonego smoka też jest potężny. Nie jest aż tak potężny jak prawdziwy smok, czyli w wersji przyspieszonej, ale też nie ma lipy. 18! 18 Mister Turcja wytrzymał. Niczym na euro. Dobra, go next. Książki w dzisiejszych czasach mają sens jeszcze? No zależy jakie, no niektóre są idiotyczne i nie mają sensu, ale te dobre mają sens. No dlaczego by miały nie mieć sensu książki? W sensie są dobre książki i są słabe książki, no to te słabe książki nie mają sensu, a te dobre książki mają sens. Tak wygląda sytuacja na rynku książek szachowych. Aczkolwiek według mnie pewną patologią rynku książek szachowego jest to, że nie wszystkie książki są sprawdzane ze stockfishem i dalej się zdarzają błędy. Co jest patolką totalną, no bo 40 lat temu, jak nie było takich programów, no to okej. Zrozumiałe, że zdarzały się błędy. No ale teraz? W takich machinach? Jak można, kurde, błędy w książce zostawić? No nad czym ty myślisz? Skoczek ci wisi. Czuję się zaskoczony, ale on myślał nad tym. No to coś chyba wymyślił, nie? Czy nie? No dobra, nie wiem o co chodzi. Według mnie podwalił, bo wisi na dół. Lol. Taktiksy! Co ty, kurde? Myślałeś, że jesteś dobry w taktyki, chłopaczku? Ale niestety spotkałeś się z potężnym smokiem z Lublina. Czy człowiek może ograć najwyższy poziom stockfisha? Nie. Zdania ekspertów na czacie podzielone.
Ta! Ostatnio wrzuciłem jakiś film na YouTube'a i tam była taka miniaturka, że ja jako Bruce Lee, nie? I moja twarz dorobiona. I tam w komentarzach, dwa komentarze obok siebie, co się pojawiły. Ale Turbo Cox miniaturka, super tego, zarąbiście. I drugi komentarz, nie no Dawid, przesadziłeś, co to jest, nie? To typowo właśnie, zdania ekspertów podzielone. No powiem tak, chłop coś kombinuje. W sensie, nie powiem, żeby był dobry w taktiksy, ale coś tam kręci. A to jakieś widły, a to jakieś wjazd na H3. Coś tam na tej desce widzi. Także jest potencjał. Powtórzy? Sprawdzamy przeciwnika. O, nie powtórzył. A to dziwne akurat mi się wydaje. Bo ja chciałem cofnąć i zagrać F4, ale po drodze sprawdzić, czy oponent jest leszczem, czy nie. I z tego sprawdzenia wyszło, że nie jest. Gdyż nie powtarzał na drawa, tylko się stara. A to starania trzeba docenić. Nie, cały zespół GM-ów też nie dorówna Stockfishowi. Stockfish jest po prostu przepotężny. Jaki dig, Dawid Czerw nie istnieje. No ewidentnie istnieje. Dwie ręce, okulary, piękne czarne włosy. Wszystko jest na miejscu. Dlaczego nie możemy korzystać z Alfa Zero? To jakaś tajna broń na ruskich, czy o co chodzi? Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, jak tam prawa autorskie do Alfa Zero wyglądają. Oj, tu miałem zagrać. O jedno pole za blisko ustawiłem się. Bo wtedy na związaniu bym zdobył materiał, nie? No dobra, jest win, tak czy siak. Lecimy, Holendra. Kurczę, aż mi w brzuszku zaczął burczeć. To jest głód rankingu 200, widzowie. Głód rankingu 200. Czy uważasz, panie Dawidzie, że w przyszłości będziesz szachista, co będzie na ślepo wygrywał z arcymistrzami? Tak, powiem więcej, już jest. I nazywa się Karu Nakamura, Magnus Carlsen. Nawet kilku by się znalazło. Jak czujesz się jako najlepszy, najmłodszy szachista w Polsce? Powiem tak, ani nie jestem najmłodszy, ani nie najlepszy. Także wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że po prostu się nie czuję. Ja tu poświęcę jakość z przyjemnością, jeżeli przeciwnik będzie chciał wziąć. Zagram tu i wezmę piona. Bo potem wiadomo, hetman C6. O, co ty robisz? No to tak bez walki? Ja się tu nastawiałem, że coś powalczymy o tego piona, a ten o tak oddał.
Takie ofiary jakości to ja mogę codziennie oparzeć. Jan Krzysztof Duda jest top 1 w Polsce aktualnie. Widzicie, łatwiutko, takie ofiary jakości to... Jan Krzysztof Duda jest top 1 w Polsce aktualnie. Ale po prostu ja lubię takie oddanie jakości, no. Od razu jakoś się zawsze lepiej czuję, jak tak poświęcę sobie fajnie jakość. Widziałeś ten portal na litewskim? Chłopie, ja jestem szachistą, a do tego jestem jeszcze streamerem. Ja nie opuszczam mieszkania. Jedyne co, to do biblioteki chodzę. Nie mam pojęcia, co się na litewskim dzieje. Uważasz, że Janek sięgnie kiedyś po tytuł Mistrza Świata? No, zapowiada się, że sięgnie, no to... Nie widzę powodu, żeby mu nie wierzyć. Łopanie, aj. Myślałem, że wierzę, podwalił. Idę. Idę, kolego. I się nie zatrzymuję. A, clever boy. Nie mogę pchnąć. Dobra. No przygotuję to, mi się nie śpieszy nigdzie. Nie, no ja tak raz na dwa tygodnie gdzieś tam wychodzę, nie? Ale powiem tak, pandemia pod względem wychodzenia z domu, w sensie na miasto czy coś, to praktycznie nic nie zmieniła w moim życiu. Też masz wielką burzę? Ta, no desto. Nie, no nic nie słyszę, żeby coś tam grzmiało, czy tego. Chyba przeszła gdzieś bokiem. Kiedy jest turniej uznawany za Mistrzostwa Świata? No to turniej uznawany za Mistrzostwo Świata nazywa się Mecz o Mistrzostwo Świata i w listopadzie będzie tego roku, bo on jest w cyklu dwuletnim rozgrywany. Kurczaczek. Chyba niedokładnie tutaj zostało policzone, co? To jest remis ogólnie. Lol, nawet nie próbował. Kurde, ale sfrajzyłem, nie? Kolejny remis. Ewidentnie brak sił. Kurczę, 51 oczek. No doczłapmy się jakoś, bo tutaj ja jadę na oparach, nie wiem jak wy. Aż wrzucam gambit szkocki, bo...
Co to jest? Co to grają ludzie? Powiem tak, podoba mi się, co tu zawodnik odwala. Kurde, jakieś smurfy same tutaj dostaje. No Hetman jeszcze... A nie widziałem tej taktyki, że on mi tu zbije tego piona. Kluczowy błąd w mojej grze. No lech 75, ale co to za problem, że człowiek będzie miał wgrany jakiś program do mózgu? To się wtedy zrobi... ten... dla... odszczepieńców ligę i dla zwykłych ludzi czy coś. Zresztą, nie ma co na siłę szukać problemu. Zresztą to pewnie nie za... chociaż może za naszego życia będzie. Ale ja bym się tak nie przejmował takimi rzeczami. Okularki? Widzę, że żarty się skończyły powyżej 2000 elo. Ta, oczy zaczęły mnie szczypać, jak patrzyłem, co tu oponenci odwalają. Co to jest? No kurde, jakie smurfy, co jest? Dobra, jednak just a prank, bro. No nie, no ale kurde, no nie zagrał idiotycznie, co jest? Nie zagrał idiotycznie, nie była głupia ta ofiara tak do końca. Dobra, no idziemy na wycieczkę, bierzemy mi się wteczkę i tyle, no. Nie, no jakieś smurfy widzowie z drugiej strony szachownicy. W ogóle nie mam podjazdu żadnego. Nie, no poskładał mnie. No nie, no... aż GG napisze. Ustrzelony zostałem nieźle. Kurde, goniec G3, goniec F2 policzył. Ofiara Hetmana. No better player. Nie, no zniszczony fez zostałem, no. I to jeszcze jak szybko, nie? Ja tam wieża E6, zaatakowałem Hetmana, zaatakowałem tego gońca i chciałem zbić tego gońca, nie? A ten z bomby, goniec G3, goniec F2. No bez szansu. Nie, no ładną gierkę zagrał, no. A ten za to w drugą stronę, coś jakiś wolny. Ale to Grecja, tak? To tam się nie śpieszą. Fajny kombos, no. Fajny kombos. Siadł mu.
Jezu, bo tu zasnę zaraz w tym smoku zwykłym. No nie, no człowieku, no co? Na 10 ruchów 1/3 czasu zużył? Jakiś... Kurczę, nieśpieszący się zawodnik. Osłabiamy, osłabiamy. Tu jakieś zaraz poświęcenie będzie trzeba liczyć na C3, nie? Tylko kurczę, trochę nie jestem w najlepszym nastroju na liczenie wariantów. Dobra, policzmy. Tu, tu. No dobra, koniec liczenia wariantów. Nie no, żartuję, jeszcze tak. Tu, tu. Tu, tu. And it's also for you. Every person with has-beens. You who filed old emotional baggage into recycler trash bins. Which one goes where? I guess it depends on where it is. Tu i tu posiada. No dobra, czyli nie przegrywa forsownie. Ale co się odwlecze, to nie uciecze, kolego. Goniec H6 nie działało, bo tam goniec E3. Tyle policzyłem. Ale nie wiem, no może coś było, czego ja nie widziałem. Wydaje mi się, że nie było nic. It's fitting for a haunted house to have art that's beautifully tragic. If Scooby-Doo and crew rolled through my mind, I'd like to think they'd find themselves enthralled by the... A co, wy mata na A1 widzieliście? No cóż, widzowie. A parę zadanek pasowałoby zrobić, co? Boże, ależ tutaj... Próbuję, próbuję ciągle. Dobra, nie chcę mi się liczyć, jolo. Dobra, już widzę, dlaczego to jest głupie, co ja zrobiłem. Bo tu, to tu i się zasłoni na B5. Dobra, to z drugiej strony zacznijmy. No jednak trzeba było policzyć te warunciki. Aczkolwiek... Ja dalej widzę potencjał w tej pozycji. Sometimes we part ways with the silence of the last few grains of sand passing through an hourglass. Szczególnie biorąc pod uwagę zegarek oponenta i to, że nad obroną przed mat... No co? I've learned to glance back and gently laugh, or at least give a knowing smile, because love is all mistakes. No przecież tu miał ruch, a po szachu go nie... Co jest? Nie, jakiś dziwny gość. Najpierw się zastanawia przez tego, później kurczę obrony przed matem w jeden nie widzi? Nie wiem. A wiesz, Sven Gl, wbrew pozorom to co powiedziałem wcale nie jest tak idiotyczne, jakby się pierwotnie mogło wydawać, bo na blicu czasem lepiej jest właśnie nie policzyć, co zabawne. No nie gadaj. Dobra, jolo. Nie ma opcji, że to działa.
Po prostu ręka by mi uschła, zanim bym zagrał F6 w takiej strukturze. Chyba nie za dobra jest ta pozycja, co kolego? Klasyka koń G5, kurde. Jak grasz Francuza i ustawiasz skoczka przed pionkiem C7 i jeszcze dodatkowo podwalasz koń G5, coś jest nie tego z tobą. Rzeźbimy tutaj. I teraz król oponenta w centrum. Trzeba zrobić roszadkę i dojechać tego króla po prostu. Oj, bo on ucieknie. Nie, nie ucieknie, Boże, co ja opowiadam za farmazony. Powiem wam tak, tak kaleczona francuska obrona została. Ten typ nie wie, co się dzieje? Nie, nie, nie. To ja po prostu bardzo dobrze wiem, co się dzieje. A nie to, że on wie mało. Po prostu ja wiem jeszcze więcej. Prosto. No byku! Nie no, jak tak można, Francuza? Ewidentnie powinien kurs obrony francuskiej autorstwa Dawida Czerwa przerobić. Bez tego to ja nie widzę tutaj perspektyw dla tego zawodnika. No jak cheatuje, jak on tutaj w ogóle, kurde, absurdalne ruchy robi. Zdecydowanie nie cheatuje oponent. Boże, tyle dobrych ruchów, że aż nie wiem, co tutaj wybierać, no. Schachermacher, i co pan na to powie? Chyba problem. Yes or no? Ale koń G5. Polecam. Potężna taktyka. Dobra, no to jak tu dojechać oponenta? Zacznijmy delikatnie. Nie znęcajmy się aż tak bardzo. Czaszek. Cyk. Ty nie, no, wszystko zrobił źle. Nie no, gorzej się nie dało chyba zagrać tej partii. Ale on dalej marzy. I nikt mu nie zabroni marzyć. Dobry. Nikt mu nie zabroni marzyć.
Kurde, poważnie. Powiem tak, jak w masełku. Tak ludzie grają na 2KL-o? No jak widać. Ale rzeczywiście, 2000 ELO to jest taki bardzo śmieszny ranking, bo czasem ludzie grają coś turbo fajnego, ale jednak w większości przypadków grają turbo idiotycznie. No tak dobra, to przesadzam trochę, ale trochę nie przesadzam. W sensie takie, tak bardzo nierówno ludzie grają, wiecie o co chodzi. Tak, wymyśliłem, że zrobię długą roszadę, ale nie wiem, czy to nie jest zbytni optymizm z mojej strony. A, tego nie widziałem. Lol. Cały misterny plan. No nie no. Powiem tak, oponent zastosował najpotężniejszy wariant przeciwko obronie holenderskiej, który ja sam stosuję. Także no ewidentnie 1-0 musi być w tej partii. Widzowie, nic się nie dało zrobić, nic się nie dało zrobić. Oponent zastosował potężny wariant, no i tyle. It's a prank. Jednak wszystko było pod kontrolą od początku do końca. Zaciągnąłem oponenta na moją połowę, okiwałem. I jest figura przewagi. No i teraz będzie rzeźbiona ta figura przewagi. Bo delikatną rekompensatę oponent posiada. Tak zwana siła rozpędu. No ale to jest figura mniej, nie? Sven Chesnut, żeby wbić piątą kategorię, to wydaje mi się, że totalnie losowych oponentów możesz mieć, nawet bez kategorii, bez elo, wiesz? Co to jest? No z jedną figurą mniej to jeszcze mógł rzeźbić oponent, ale z dwoma? I tu jeszcze paragońcy? Ograłem 200 elo na żywo dzięki Smokowi. Widzisz. Dołączyłeś do klanu potężnych smoków. To była inicjacja. Przeszedłeś. Gratuluję. Nie, ogólnie piąta kategoria. Tak śmiechem, żartem, ale w sumie nie do końca. To piąta kategoria to wystarczy przyjść na turniej. I dostaniesz. Naprawdę, na piątą kategorię dużo nie trzeba. Większość szachistów nawet nie ma nigdy piątej kategorii, tylko od razu czwartą robią. No kurde, no dwie lekkie figury mniej, no byczku, no. No. Usłyszał.
A na drugą kategorię? Na drugą kategorię to już trzeba się ciutkę wysilić. Nie, że jakoś turbo bardzo, ale... Już trzeba coś po... O, Smokula. Widzę, że klan przyspieszonych smoków się rozrasta w dynamiczny sposób. Co ty świrujesz, kurde? Roszada? Słyszał pan? Mówi to panu coś, czy nie mówi panu to coś? Ten zawodnik też traci licencję na granie smoka. Traci licencję na granie smoka. No jak tak można, widzowie? No jak tak można? No... Tak piękny debiut zagrać w tak paskudny sposób. Czy to nie powinno być karalne? Nie no, reportuję. He should never be able to use dragon unless he will learn dragon from the course of the most powerful dragon from Lublin, Dawid Czerw. Wykrzyknik. Dobra, lecimy next. C5. O, to jest fajne w obronie holenderskiej, bo obronę holenderską można też ustawiać przeciwko angielskiej. Więc jednym ustawieniem jesteś w stanie załatwić kilka debiutów, nie? Więc z górki. A nawet momentami ta holenderska bywa lepsza. Bywa lepsza przeciwko angielskiej. Bo tutaj łatwo jest zagrać E5. A przeciwko D4 to często się trzeba ostro nagimnastykować, żeby zagrać to E5, a tutaj ma się z bomby. Kurczę, szkoda tego gońca by było zablokować, nie? Dobra, zacznijmy delikatnie od wprowadzenia hetmana do akcji. A holenderska przeciwko Berdowi? No, jak chcesz zrobić tak, żeby oponent się załamał psychicznie, to jest to bardzo dobry pomysł. Dobra. Zdubluję się po linii F i dojadę tu oponenta. A, tego nie widziałem. No dobrze, no czasem trzeba zrobić krok do tyłu, żeby zrobić dwa do przodu. Oglądasz jakieś mecze Euro, czy cały czas męczysz te szachy? Obejrzałem meczy Euro. Półtora? Kurde ty, no... Nie głupio oponent zagrał, naprawdę nie głupio zagrał. Złośliwy ten jego wjazd tutaj. No czego się śmiejecie? No obejrzałem pół pierwszego meczu. Pół drugiego. I pół trzeciego. No, półtora, dobrze policzyłem.
Ja prawie wszystkie? O kurde, ty poważnie? A powiedz mi, jak to jest możliwe, że masz tyle wolnego czasu? Jaki antypolak? Po prostu ja pracuję nad swoim sukcesem i nie mam czasu na oglądanie innych, nie? Naparzam szachy. No dobra, jak ocenić tę sytuację? Nie mam zielonego pojęcia. Nie, nie mogłem obejrzeć, znaczy Polaków mecze akurat chciałem obejrzeć, ale nie mogłem, bo miałem inne rzeczy do zrobienia w tych momentach akurat. Powiem tak, no muszę coś takiego zrobić, ale nie widzę jak. A on ma gonić D5. No dobra, no nic, no ma to ma, nic nie poradzę na to. No z tej strony, serio? Myślałem, że tu wjedzie, to by piona zdobył. A tak, to mam takie myki. Na oku, na radarze. Czy chciałbyś zostać arcymistrzem? No biorąc pod uwagę, że główny mój cel szachowy aktualnie to jest zostanie arcymistrzem, to odpowiedź zdecydowanie brzmi, że tak, chciałbym. Oj, chyba pan o swoim królu zapomniał. Zdaje się, że tutaj pioneczków trochę panu będzie brakowało. Mam takie nieodparte wrażenie. Tak. Jeszcze 15 tysięcy szachów mogę wrzucać, nie? I idziemy pioneczkiem. Idziemy pioneczkiem dalej. No nie żartuj sobie ze mną. No podwalił wieżę, nie? Co ty myślałeś, że ja wariantów nie umiem liczyć, czy o co chodzi? Chcę zbić, zagrać G4 i zabrać mu pionka. Tyle wiem na temat tej sytuacji. Nie wyszło. No dobra, no to piona E5 będę atakował. Jak nie stoi, to z drugiej dojadę oponenta. W jakim czasie jesteś w stanie to osiągnąć? Myślę, że tak 4-5 lat to jest optymistyczny scenariusz. Nie obronisz. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Choćbyś się zasapał niesamowicie. Co on, kurde, z potężnym smokiem chciał piona wziąć? Dobra, pionek, pionka mam, to go pcham, jak to mówią. Presented to be delicately pressed into a memory.
could feel the brush inside my mind. Painting what one might look like lying on the sofa and another just plain lying. A previous me crying for lack of proper. No dobra, jakaś G4 kontrolna zaraz wleci i oponentowi się odechce. To bylebym nie podwalił czegoś idiotycznego, wiecie o co chodzi, nie? Bad boy, ale to nie jest tak, że jak masz 2000 elo w taktykach, to będziesz miał też 2000 elo na blicu. To nie jest przekładalne jeden do jednego. Ja na przykład w taktykach mam 3400, a na 3 plus 0 zdecydowanie nie mam 3400. It's fitting for a haunted house to have art that's beautifully tragic. If Scooby-Doo and crew rolled through my mind, I'd like to think they'd find themselves enthralled by the magic. Long before they ever saw the ghoul behind the facade, working my heartstrings and brain synapses at the same synchronized methodical odd pace. Hoping to get at me, bring it all back and see if now is tragedy, past is my majesty. If it still matters to be in the presence of clouds of perfume that could make up the essence of tears, fears, trust and lust, beers, jeers, dust and fluff that could fill in the gaps of my story as I heard it, pad all the parts that aren't perfect. No nie, bo nie mam weny, co jest? Zaciąłem się. Error. Nie może zbić piona, bo na F2 mu stuknę, nie? Ogólnie jest komenda wykrzyknik początek. Jeżeli się chcecie dowiedzieć, co ja na początek polecam, to m.in. Tacticsy. Ale clever boy. Dobra, jolo, lecimy na ostro. Ej, to było idiotyczne, co ja zrobiłem. Tak strołowałem gierkę teraz. Było tak głupie, że aż mnie zabolało serce. Taką pozycję. Karalne powinno być, co ja zrobiłem. Jeszcze zegarek też mam gorszy. I've learned to glance back and gently laugh, or at least give a knowing smile, because love is all mistakes and perfection in equal parts. Tragedia. Kurde no, chwila nieuwagi. Król F1, to nie było takie głupie, co on odwalił. No, podwaliłem. Jezu, ty on nie widzi. No kurde, no. Ajajaj, karamba. Tragedia nastąpiła, widzowie. Chyba do tego 200 to ja dzisiaj nie dobiję. Dobra, dawajcie na szybkości, bo już opary zostały. Opary. Na dzisiaj.
U ciebie też taki koniec świata? Nie wiem. Ja na szachach jestem skupiony. Wywalone mam w jakieś końce świata. Ranking sam się nie wbije, nie? Nie no, S-Winek. Widzicie, to jest kwestia skupienia. Jak się skupię, to po prostu oponent nawet nie jest w stanie dosięgnąć do końca deski. No weź się odczep od tego króla mojego, co? Dobra, i teraz, że mnie podwalił czegoś głupiego, tak jak ostatnio, gdyż nie jestem w szczytowej formie o godzinie 23:29 dnia 24 czerwca. Nie no, gość gra na usypienie oponenta, no. Uśpienie, Boże, usypienie. Da się ustawić czarnego Twitcha. W prawym górnym rogu ustawienia klikasz i tam tryb ciemny czy nocny czy co to. Dobra, nie chce mi się myśleć. Najprościej zagram, jak się da. Proste szachy. Nie będę nic świrował. No weźżesz, no kurde, no. Chociaż kurczę, nie wiem, może on to niechcący zrobił, ale tak wyglądało, jakby to z premedytacją zagrał, tak. No. Widzą Dawid Czerw i boją się grać, nie? Bo ja mam chyba incognito zacząć grać. Dobra, dawajcie jakąś dobrą gierkę. Teraz. Co jest? CIERNISTY81 zdonatował 10 zł. Dzięki za dyszkę. To tak chyba na... No brakuje mi słów. Na rozbudzenie zawodnika. O! O kurde, tu zawodnik usypia, powiem wam. No dobra, parę gońców dał. Ja wziąłem. Wej, bo zasnę, byku. Nie wiem, chyba mogę. Dobra, szada. Dobra, i dojeżdżamy go na królewskim. Taki jest plan. Myślicie, że chłop chce poświęcić? Bo jeżeli gra Sycyla i nie chciał poświęcić na C3, no to XD. Bo to każdy Sycylijczyk to musi to mieć we krwi, wieża C3 i bicie to.
Ja muszę wstać o czwartej, siedzę, trzeba być twardym, a nie miękkim. Kurde, no to ty to jesteś po prostu Turbo Cox. Ja to kurczę o czwartej nie wstaję. Chociaż nie, czasem wstaję jak mnie na przykład mucha obudzi. Albo inne wiercenie, czy tam... Wiadomo. No mucha, nie wiesz co to, no... Lata, bzyczy, wkurza, siada na tobie, no mucha. Jak cię mucha budzi? No lata, bzyczy, no co ci mam tłumaczyć, jak mucha działa? No muchy nie widziałeś? Taka klasyczna mucha. Złoto brzucha. Dzisiaj to skisnąłem z rana, bo myślałem, że wyjdę z siebie i stanę obok, nie? Słuchajcie. Godzina 8:47. Siadam, zjadłem śniadanie, umyłem się, siadam do kompa robić zadania. Kliknąłem rozpocznij. Pół sekundy później chłop zaczął, kosiary odpalił, nie? No po prostu... Myślałem, że nie wytrzymie, no. Wczoraj wiercenie, dzisiaj koszenie. No po prostu nie da się trenować. Myślałem, że jak ten... Kurde, w dniu świra przez okno tam mu nagadam, no. A wiecie, a okna się nie da zamknąć. Nie, klimę muszę kupić, bo kurde, to jest dramat. Otwarte okno. Dziękuję. MKALUS 7529 zdonatował 5 zł. Nie zasypiaj, Dawid, ja tu kończę projekt na uczelnię i twój stream mnie utrzymuje przy życiu XT. No, powiem ci tak, ten stream R to ledwo się tutaj trzyma przy życiu. Także mam wrażenie, że trzymamy się wzajemnie. No powiem tak, no tak słabe te pola ma chłop. I think it's a problem, my friend. No chłop tak się zastanawia. No, ma 4 sekundy, no to weź się poddaj, no to... No bez sensu. Dobra, daj Panie Boże laścik. Daj Panie Boże laścik. 2-100, partia o 2-100. No nie będę widzowie ukrywał, chciałbym wbić ten rank i zakończyć dzisiejszą transmisję, gdyż moje siły są na poziomie ujemnym w tym momencie. Szachowe oczywiście. Fizyczne też nie są najlepsze. Dobra, no pozycja jest dobra. No co ty gadasz? Dobra, żebym teraz jakiś wideo nie podwalił czegoś idiotycznego tylko.
Trzeba się czasem przyznać do błędu. Nie ta wieża poszła. Jakość. Weź tą jakość, proszę. Daj mi tu zakręcić. Flavio Parenti. Proszę. No jakość za darmo, człowieku. Dobra, niech pomyśli. Minutę 50. No i poświęcaj tutaj, człowieku, a ci nie biorą. No nie, no byczku, musi to być niedobre dla ciebie, no nie oszukujmy się. Myślę, że obaj wiemy, jakim wynikiem ta partia powinna się w tym momencie zakończyć. Gość nie radzi sobie w niedoczasie? No według mnie to nie radzi sobie w tej pozycji. Gdyż podwalił wieżę. Nie, no ale i tak było wygrane. Przecież tu, Boże Święty, tragedia. No dobra, widzowie. 5 punktów w gratisie. 5 punktów w gratisie. No nie powiem, dzisiaj porażki się zdarzyły. Były chwile zmęczenia, no. Już tak siada to zmęczenie. Ale szachowo jest bardzo dobrze. Szachowo jest bardzo dobrze. Widzę dużo taktyki, mam dużo pomysłów. Dzisiaj tak grałem z Venu. No bo tak ostatnio to na przykład tej Weny trochę brakowało. Ale dzisiaj to tak na chillku, to siam, to tam kręciłem oponentem. I tuba. No dobra. No to cóż, wobec tego widzowie, szybkie okulary zdejmuję i do spania, nie? Dobrze, także dzięki wszystkim za dzisiaj. Widzimy się jutro w okolicach 9 będzie trening. I w okolicach godziny 20 lecimy dalej z E4 w posunięciu pierwszym. Zobaczymy, czy 2300 czy 2400 będzie wbijane. Zobaczymy. Dobra, także dzięki wszystkim za dzisiaj. Pa.